Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Jacek Safuta, jestem szefem Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Serdecznie witam wszystkich Państwa, dziękuję za tak liczne przybycie. Witam również tych, którzy śledzą nas za pośrednictwem internetu, bo jest taka możliwość przez stronę Biura Informacyjnego Parlamentu europarl.pl. Witam Państwa na debacie od regulacji internetu po bezpieczeństwo publiczne, dylematy ochrony danych osobowych. Za chwilę oddam głos współorganizatorce naszego spotkania, bo Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego miało przyjemność współpracować z Fundacją Panoptykon. Jest z nami pani prezes Katarzyna Szymielewicz, której za chwilę oddam głos, ale chciałbym, nie mogę sobie odmówić już przedstawienia wszystkich naszych tutaj mówców, panelistów, bo mamy doborowe towarzystwo. Witam serdecznie pana posła Michała Boniego, którego nie muszę przedstawiać, bo był kilkakrotnie ministrem, ostatnio ministrem administracji i cyfryzacji, a w tej chwili bardzo aktywnie udziela się w różnych komisjach i delegacjach Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. I liczymy tutaj na to, że pan poseł przedstawi nam aktualne stanowisko parlamentu. Zresztą parlament przyjął takie stanowisko już w marcu zeszłego roku, ale od tego czasu no, były wybory i też pracowała nowymi ramami ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej pracowała Rada, czyli rządy unijne. Za chwilę będziemy o tym mówić, ale chciałbym powiedzieć zresztą, że zaprosiliśmy więcej posłów, ale niestety nie mogli przybyć. Natomiast za chwilę odtworzymy przesłanie, które miała dla Państwa pani poseł Lidia Geringer do Edenberg, która jest wiceprzewodniczącą Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego i z tego tytułu również interesuje się zagadnieniem ochrony praw osobowych. Jest z nami również pan Andrzej Lewiński, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polsce i pan dr Łukasz Kister, ekspert od spraw bezpieczeństwa, aktualnie z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Kolegium Civitas, jest byłym funkcjonariuszem Policji i Służb Specjalnych. Proszę Państwa, tak jak już mówiłem o stanowisku Parlamentu Europejskiego i perspektywach porozumienia z Radą Unii Europejskiej, powie na pewno więcej i lepiej ode mnie pan poseł Boni, ale ja chcę tylko podkreślić, że że Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego chciało zorganizować tę debatę nieprzypadkowo, ponieważ nie tylko dlatego, że zmieniają się przepisy, ale również dlatego, że niestety żyjemy w ciekawych czasach i mówi się na przykład o tym, czy to, co zaproponowała Komisja Europejska, a później poprawił i przyjął Parlament, czy jest jeszcze nadal aktualne, bo przecież ciągle technologie się zmieniają, w dodatku zmienia się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa, sytuacja polityczna wokół nas, więc może coś trzeba dalej jeszcze zmieniać. Z kolei obrońcy praw człowieka wskazują, że nie można za daleko iść w tę stronę. Także dzisiaj na pewno będzie o tym mowa. Chcę tylko powiedzieć, że Parlament Europejski, że bez Parlamentu Europejskiego nowych aktów prawnych nie da się przyjąć i że tak jak było z ACTA, Parlament Europejski w tym wypadku zresztą ma jeszcze większe uprawnienia, bo może poprawiać akty prawne i może je wręcz odrzucić. W wypadku ACTA to było odrzucenie tego, co zostało już wynegocjowane. Również z pierwszą wersją umowy SWIFT, przypominam o wymianie danych bankowych ze Stanami Zjednoczonymi, również została odrzucona przez Parlament Europejski, więc i tutaj Parlament jest bardzo poważną instytucją. Jest też jedyną wybieraną w wyborach bezpośrednich w Unii Europejskiej, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich ważniejszych ugrupowań politycznych działających w 28 państwach Unii Europejskiej, więc chyba żadna inna instytucja nie jest w stanie tak dobrze wyważyć interesów wszystkich Europejczyków i stara się to robić. W dodatku jest to instytucja wyjątkowo przejrzysta, w każdym razie bardziej przejrzysta niż Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej,
pracę parlamentu. Naprawdę na bieżąco można śledzić i wszystkie dokumenty, które tworzy parlament, są dostępne i to bardzo szybko są tłumaczone na wszystkie oficjalne języki. Parlament również kontroluje Komisję Europejską później, także myślę, że tak podkreślam, że to nie jest przypadek, że to jest świadome i że parlamentowi bardzo zależy na takich spotkaniach, takich debatach, w czasie których oczywiście będziemy Państwu również oddawać głos. Nie tylko komunikować, ale również słuchać i odnosić się do Państwa stanowiska czy Państwa pytań. A teraz już nie chcę przedłużać, ponieważ ustaliliśmy z panią prezes, że powie więcej o tych sprawach, o które będziemy później pytać pozostałych uczestników debaty. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że udało nam się doprowadzić do tego spotkania i że Państwo znaleźliście czas wymagający poniedziałkowy poranek. Pan dyrektor powiedział już bardzo dużo o tym, dlaczego tu się widzimy, więc ja postaram się krótko, widząc skład, chciałabym jak najwięcej czasu zostawić na dyskusję. Natomiast trzy słowa wyjaśnienia, dlaczego taki zestaw tematów. Fundacja Panoptykon, jak Państwo wiecie, no od lat stwarza, mam nadzieję, debatę wokół tematyki nadzoru i wykorzystywania danych osobowych w różnych kontekstach, publicznych i prywatnych, i staramy się podkreślać właśnie ten element, jak szeroka jest problematyka ochrony prywatności, że to nie jest tak, że mamy tylko i wyłącznie problem z kilkoma firmami w internecie, które nas profilują, czy dobierają nam zbyt dobrze reklamę, albo że mamy problem tylko i wyłącznie ze służbami specjalnymi, które korzystają z retencji danych. Nie. Ta problematyka jakby przecina horyzontalnie bardzo wiele sfer życia publicznego i chcielibyśmy dzisiaj pokazać kilka wymiarów. Taki był pierwotny pomysł. Po atakach w Paryżu i potem, jak okazało się, że niektórzy posłowie nie mogą do nas dołączyć i został nam, mieliśmy zaszczyt i przyjemność, że pan Michał Boni zgodził się zostać z nami przy tym stole. Stwierdziliśmy, że w takim razie skoncentrujemy się na tym, nad czym pracuje LIBE, czyli problematyka jednak reformy prywatności będzie dominująca w pierwszej części naszej dyskusji, a w drugiej, myślę, dłuższej, bo mamy pana Łukasza Kistera z nami, będziemy mówili o kwestiach bezpieczeństwa publicznego, gdzie dzieje się coraz więcej, gdzie w ciągu ostatnich 2 tygodni pojawiły się nowe propozycje, stare, ale nowe, czyli propozycje powrotu do dyskusji o stworzeniu europejskiego systemu PNR, przetwarzania danych pasażerów linii lotniczych, ale też wraca stary i już od dawna krytykowany pomysł dyrektywy retencyjnej, która, jak pewnie Państwo wiecie, została unieważniona w tamtym roku przez Trybunał w Luksemburgu i formalnie nie obowiązuje. W Polsce oczywiście przepisy o retencji nadal mamy, to jest kolejny temat do dyskusji, może nie dzisiaj, więc gdzieś te inicjatywy wokół bezpieczeństwa i gromadzenia danych nabrały nowego tempa. Stąd drugą część dyskusji chcielibyśmy poświęcić głównie im i mam nadzieję, że te dwa tematy uda nam się przeprowadzić, a wszystkie inne wyprowadzimy już na przyszłe spotkania, bo na pewno temat dzisiaj nie będzie wyczerpany. Dziękuję. Tak jak już zapowiedziałem, teraz wyświetlimy przesłanie od pani Geringer do Edenberg, która, jak już mówiłem, jest wiceprzewodniczącą Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego i z tej racji też interesuje się ochroną danych osobowych. Witam Państwa. Artykuł 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do ochrony ich danych osobowych. Od 2 lat trwają dyskusje nad zaproponowaną przez Komisję Europejską reformą ochrony danych osobowych, wynikającą z potrzeby ujednolicenia często rozbieżnych narodowych interpretacji unijnych przepisów dotyczących prywatności. Obecnie obowiązująca dyrektywa o ochronie danych została przyjęta w epoce przedinternetowej w 1995 roku i pilnie wymaga nowelizacji. Głównym celem jest wzmocnienie prawa do prywatności w internecie oraz nadanie impulsu unijnej gospodarce cyfrowej. Wątpliwości co do bezpieczeństwa danych budzi na przykład szybko rozwijający się internet rzeczy. Lodówka, która wysyła nam maila z informacją, że nie mamy mleka, a jogurt się przeterminował, ekspres do kawy zamawiający w sklepie następną dostawę albo samochód, który sam wzywa pomoc w razie wypadku. Niepokoi nas, czy nasze dane przekazywane przez rzeczy nie mogą wpaść w niepowołane ręce.
Tymczasem dzielenie się wszystkim ze znajomymi w internecie jest normalne. Umieszczamy nasze zdjęcia, komentarze na temat pracy czy życia osobistego na forach społecznościowych, czasami podając nawet swój adres czy telefon. Z danych Eurobarometru wynika, że 74% Europejczyków uznaje ujawnianie informacji o sobie w internecie za część ich życia. Prawo do ochrony naszych danych jest prawem podstawowym, które jedynie w wyjątkowych sytuacjach może być ograniczane przez inne regulacje, na przykład w celu walki z terroryzmem lub utrzymania bezpieczeństwa narodowego. Filarami nowego proponowanego tekstu są definicja zgody na przetwarzanie naszych danych, która musi być obwarowana pewnymi zabezpieczeniami, oraz definicja uzasadnionego interesu administratora, dziś często nadinterpretowana przez korporacje. W propozycji Komisji Europejskiej pojawia się też nowy termin – prawo do bycia zapomnianym, którego wprowadzenia chciało aż 3/4 ankietowanych Europejczyków. Zakłada ono, że każdy użytkownik portalu czy wyszukiwarki mógłby w dowolnym momencie domagać się usunięcia wszystkich udostępnionych przez siebie danych z serwerów i baz. Debata dotycząca prawa do bycia zapomnianym jest wynikiem także wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 maja ubiegłego roku w sprawie przeciwko Google Spain. Trybunał uznał w wyroku, że jeżeli ktoś nie życzy sobie, aby internetowa wyszukiwarka łączyła jego dane osobowe z określonymi treściami, to może zażądać usunięcia linków, które do nich prowadzą. Potrzebne jest także wprowadzenie ściślejszych uregulowań w prawie międzynarodowym, dających gwarancję ochrony danych osobowych przechowywanych na przykład w chmurze obliczeniowej. Byłam autorką opinii Komisji Prawnej w sprawie wykorzystania potencjału tej technologii w Europie. Dzięki niej możemy mieć cały czas i w każdym miejscu z różnych urządzeń dostęp do swoich danych. Wygoda to ogromna, ale po ubiegłorocznych, głośnych wyciekach informacji zaczęliśmy mieć sporo wątpliwości co do gwarancji bezpieczeństwa przechowywanych tamże zasobów. Według badań Cloud Security Alliance wiele firm pracujących w powiązaniu z chmurą po doniesieniach o inwigilowaniu internetu przez amerykański wywiad rozważało rozwiązanie umów z dostawcami tej usługi chmury zza Atlantyku. Powstał pomysł stworzenia bezpiecznej europejskiej chmury chronionej prawem unijnym. Obecnie jednak 85% światowego rynku cloud computing jest w rękach amerykańskich gigantów Google, Amazon i Microsoft, a straty, jakie mogliby oni ponieść po przeprowadzce użytkowników do innego dostawcy, szacowane są na $26 miliardów w jednym roku. Prawo Unii Europejskiej zezwala obecnie na gromadzenie danych wyłącznie po spełnieniu ściśle określonych warunków i w celach zgodnych z prawem. Ponadto osoby lub organizacje przechowujące i zarządzające informacjami o nas muszą je chronić przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz respektować prawa właścicieli danych. By to w praktyce było możliwe, należy dostosować prawo do nowych technologii, w tym do cyfryzacji rynku i wciąż nowych, zaskakujących możliwości wykorzystania internetu. Negocjacje nad rozporządzeniem wciąż trwają, mimo że wstępne założenia mówiły o zakończeniu prac już w grudniu ubiegłego roku. Jak dotąd udało się zamknąć kolejny etap negocjacji. Rada osiągnęła wstępne porozumienie dotyczące 4 rozdziału regulującego obowiązki administratorów danych osobowych i podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych. To poważny krok na drodze do zakończenia prac nad tym wyjątkowo istotnym dla obywateli Unii Europejskiej dossier. Życząc owocnej debaty, serdecznie pozdrawiam z Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer-Deudenberg. Proszę Państwa, a teraz mamy na żywo pana posła, pana ministra Michała Boniego. Także myślę, że od razu przejdziemy do żywej debaty. Tak jak już wspomniała pani prezes Szymielewicz, chcielibyśmy zacząć może tak bardziej od strony komercyjnej i zastanowić się choćby nad takimi problemami jak profilowanie przez firmy
i to, do jakiego stopnia chcielibyśmy, żeby właśnie żeby nam na przykład strony internetowe coś tam podpowiadały, ewentualnie żeby rzeczy zamawiały za nas jakieś dostawę nowych, zapasu czegoś i tak dalej. Czy na ile jesteśmy tutaj skłonni poświęcić nasze właśnie prawo do ochrony danych i na ile w ogóle sobie zdajemy też sprawę z tego, jak skutecznie egzekwować prawo wobec firm wszelkich, nie dyskryminując tutaj nikogo, ale przede wszystkim oczywiście pytanie o firmy zagraniczne, bo o ile jeszcze też są problemy z egzekwowaniem prawa na terenie Unii w stosunku do własnych podmiotów, jak to wygląda w stosunku do podmiotów zagranicznych. Mieliśmy tu burzliwą debatę w zeszłym tygodniu na temat transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji. Tam też występuje ten problem. Ale myślę, że pan poseł tutaj nie chce niczego narzucać. Myślę, że pan poseł również powie nam ogólnie, jaka jest atmosfera i jakie jest podejście Parlamentu Europejskiego, jakie nastroje w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza po tym wstępnym stanowisku Rady Unii Europejskiej. Dziękuję. Poproszę pana posła o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To jest rzeczywiście bardzo ważna dyskusja z kilku powodów. Po pierwsze, myślę, że wszyscy mamy świadomość, iż internet tak naprawdę zmienił wszystko. Zmienił już i będzie dalej zmieniał gospodarkę, zmienia zachowania społeczne, zmienia zachowania prywatne, indywidualne. Jak to już zostało dzisiaj powiedziane, my uczestnicząc w tym żywiole sieci, dzielimy się swoją prywatnością bardzo często, nie za bardzo pilnując także tego, że te dane, te ślady naszej osobowości, naszych zachowań, naszych poglądów raz zostawione, de facto w sensie fizycznym i technicznym zostają tam na zawsze, bo kwestia prawa do bycia zapomnianym jest kwestią, by to ładnie po angielsku powiedzieć, takiego wordingu. To ładnie brzmi, prawo do bycia zapomnianym, ale wszyscy wiemy, że w sensie takim pełnym jest to dosyć trudno osiągalne. Ale to oznacza, że musimy dokonać takiej, po to, żeby się gospodarka rozwijała, ta gospodarka cyfrowa, która w dużej części polega przecież na przetwarzaniu różnych danych i informacji, z tego w części są to dane, które dotyczą nas, mają charakter personalny, dotyczą osób. Jeśli chcemy, żeby ta gospodarka się rozwijała, jeśli chcemy, żeby Komisja Europejska położyła na stole pakiet cyfrowy, a to jest bardzo potrzebne dla europejskiego rozwoju gospodarczego, to musimy zbudować fundament tej nowej gospodarki, a fundamentem tej nowej gospodarki dla mnie jest zaufanie między wszystkimi partnerami różnego rodzaju procesów gospodarczych nowego typu. Zaufanie. To oznacza oczywiście zaufanie między użytkownikami a firmami, które ich obsługują. To oznacza także w tym nowym świecie zaufanie między obywatelami a instytucjami publicznymi, które w takim czy innym sensie także obsługują obywateli. Zwracam na to uwagę, bo jest niekiedy takie niebezpieczeństwo. Politycy mówią, musimy załatwić sprawę tych amerykańskich firm i tego, czy one przetwarzają te dane i tak dalej. To oczywiście jest istotny element, chociaż nie chodzi tylko o firmy amerykańskie, bo jak się biznes europejski cyfrowy ma rozwijać, to także dotyczy to biznesu europejskiego. Zresztą przyjęte przez parlament rozwiązanie wprowadziło zasadę terytorialności, czyli, i akurat ta część została już między krajami członkowskimi przyjęta, obowiązek czy reguły takiego transferowania danych także na tereny, które są poza terenem Unii Europejskiej, które muszą być zgodne z wymogami, jakie w tej regulacji tworzymy. Więc z tego punktu widzenia akurat wydaje się, że pewne osiągnięcia już są. Ale jeśli jest potrzebna ta zgoda jako fundament nowej gospodarki, to musimy się zastanowić, jak ta zgoda ma się wyrażać i musimy się zastanowić, jak ten pakiet prywatności w świecie cyfrowym ma wyglądać. I to jest drugi punkt, o którym chciałem powiedzieć, bo przywykliśmy do tego, że ten pakiet prywatności to jest regulacja o ochronie danych osobowych.
ta regulacja, która zmienia 28 rozwiązań istniejących w każdym z krajów Unii Europejskiej na jedno rozwiązanie europejskie z tą zasadą terytorialności, czyli oddziaływania na wszystkie firmy, które działają na terenie Europy. Ale w tym pakiecie jest również dyrektywa regulująca dostęp policji do danych i do przetwarzania tych danych, a ja bym do tego pakietu prywatności dodał jeszcze następujące elementy. Jak chcemy ułożyć w pozytywnym tego słowa sensie relacje z Amerykanami, z państwem amerykańskim i z firmami amerykańskimi, to musimy dokończyć rozmowę na temat Safe Harbor i musimy dokończyć coś, co się nazywa Umbrella Agreement, czyli takie porozumienie parasolowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, gdzie właściwie różne punkty są przedyskutowane poza ostatnim, czyli sporem z Amerykanami dotyczącym tego, kto i jak i na jakiej zasadzie ma definiować bezpieczeństwo narodowe. Bez tych elementów nie ma co w ogóle dyskutować dalej, bo ta zasada terytorialności może się okazać trochę pusta, tak? To oznacza, że przetwarzanie danych, zarówno wtedy, kiedy mamy do czynienia z relacją użytkownik-firma, czy obywatel-państwo lub państwa trzecie, musi mieć swoje reguły. Do tego pakietu prywatności dodałbym oczywiście jeszcze konieczność zareagowania na to, co Trybunał Europejski przedstawił w ubiegłym roku, kasując dyrektywę retencyjną. Kasując ją z takiego powodu, że uznał, iż nie ma dostatecznego uzasadnienia, jeśli chodzi o proporcjonalność i konieczność, o te dwie zasady, to znaczy, czy przechowywanie danych zdobywa tego rodzaju uzasadnienie. Otóż będziemy o tym dzisiaj dyskutowali. Z różnych powodów, ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na chęć tego, aby prawo, to, które stosujemy w walce z przestępczością, obowiązywało nie tylko w realu, ale także w świecie wirtualnym, musimy mieć jakieś regulacje, które pozwolą korzystać z przechowywania danych wtedy, kiedy one są potrzebne w procesie śledczym albo w procesie dowodowym. I w związku z tym ja w pełni akceptuję to orzeczenie Trybunału Europejskiego, co nie oznacza, że nie musimy się zastanowić, tak, jakiego rozwiązania odpowiadającego na wymogi Trybunału Europejskiego, jakie rozwiązania wprowadzić w życie i uważam to za jedną z także istotniejszych rzeczy. I teraz można by powiedzieć, że mamy dwa czynniki, które powinny osłabić tę niechęć krajów europejskich do tego, żeby wprowadzić to jednolite rozwiązanie dotyczące ochrony danych, bo tak naprawdę po tych decyzjach parlamentu z wiosny ubiegłego roku wydawało się, że wszystko już pójdzie w odpowiednim kierunku. No, tymczasem w wielu krajach istniał różnego rodzaju opór. I ten opór spowodował, że te prace nad regulacją ochrony danych osobowych nie trwają tak szybko, jakby się chciało, bo jeszcze jest kilka rzeczy jakby doprecyzowania. Myślę, że te, które dotyczą profilowania, te, które dotyczą wyrażania zgody, te, które dotyczą bycia poinformowanym, także przy profilowaniu, że one są już względnie jasne. Nie do końca chyba są jasne w świetle Trybunału Europejskiego w sprawie prawa do bycia zapomnianym te rozwiązania, które miałyby gwarantować to, że będzie realizowane prawo do bycia zapomnianym. Część fachowców twierdzi, że prawdopodobnie to europejskie ciało zajmujące się tą ochroną danych osobowych, być może powinno mieć taką instrukcję, która pozwoli interpretować kolejne case'y, kolejne przypadki, które w tych sprawach będą się ujawniały. Natomiast na stole nadal leży dyskusja nad tym jednolitym europejskim one-stop shop, czyli sposobem ułatwiającym zarówno obywatelom, użytkownikom, jak i firmom zgłaszanie i reagowanie na różnego rodzaju naruszenia. To nie jest łatwe rozwiązanie, ale myślę, że zostanie dopracowane. A drugie to dokończenie tej analizy risk-based approach, która została zgłoszona przez biznes w toku różnych dyskusji, a która oznacza, żeby mieć dokładną wiedzę, czy na przykład dla niektórych firm, które przetwarzają dane i to jakby w wysoki sposób, w dużej skali, ale nie są duże ani kapitałowo, ani w sensie zatrudnienia osób, czy one są w stanie unieść różnego rodzaju obciążenia. Musimy mieć pewność, że w
wprowadzane rozwiązanie nie będzie zabójcze dla tych firm wtedy, kiedy będą one pracowały na przetwarzaniu danych. Prezydencja litewska jasno mówi, że jeśli chcemy, aby Komisja Europejska 6 albo 14 maja ogłosiła pakiet cyfrowy, który byłby później dyskutowany na Radzie Europejskiej bodajże 12 czerwca, to jednym z istotnych warunków jest to, co ja nazywam fundamentem tej nowej gospodarki, czyli to zaufanie. Czyli musi być przyjęta regulacja o ochronie danych osobowych, czy jak to nazywam szerzej, pakiet dotyczący ochrony prywatności. I to jest przesłanka polityczna istotna. I kraje europejskie, różne te, które do tej pory trochę blokują pracę nad tym jednolitym rozwiązaniem, a Polska akurat nie, powinny to zrozumieć. Drugi czynnik, który wydaje się istotny i o którym być może będziemy rozmawiali w drugiej części naszego spotkania, to jest to wszystko, czego doświadczyliśmy w ostatnich tygodniach. To jest to poczucie zagrożenia związane z terroryzmem. To jest dyskusja o PNR-ach i to jest dyskusja o tym, jakie narzędzia związane z bezpieczeństwem należałoby wprowadzić. Moje stanowisko jest tutaj jednoznaczne. Trzeba na ten temat dyskutować. Ale trzeba mieć też pełną świadomość, że nie można sobie tak wprowadzić PNR-ów, czyli tego jednolitego znowu europejskiego rozwiązania dotyczącego przekazywania danych osobowych pasażerów lotniczych bez regulacji, jaką tworzy ochrona danych osobowych. Bo nie będzie tego punktu odniesienia, który ma być tą konstytucją zaufania. W tym sensie trochę może inaczej niż polski rząd dzisiaj, tak, bo polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w swojej opinii napisało, że nie należy bezpośrednio łączyć pracy nad PNR-ami z przyjęciem regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Ja uważam, że należy łączyć i należy dać bardzo silny sygnał ze strony parlamentu wtedy, kiedy będą się te dyskusje dotyczące spraw bezpieczeństwa i PNR-ów toczyły, że jakby domagamy się, że chcemy, tak, aby kraje członkowskie szybko zakończyły pracę nad regulacją o ochronie danych osobowych. Wedle informacji ze strony prezydencji łotewskiej, no wydaje się, że taki jest rzeczywiście cel. Znaczy oni to na pewno rozumieją i też jest taka w Parlamencie Europejskim co do tego chyba zgoda. Jeszcze na koniec jedna rzecz. Z politycznego punktu widzenia można dyskutować, tak jak tutaj w tym miejscu, zresztą w ubiegłym tygodniu, o tej umowie handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i szukać ekonomicznego konsensu w tych sprawach i widzieć wartości i potrzebne przewagi konkurencyjne także dla gospodarki europejskiej, ale z drugiej strony moim zdaniem trzeba też jasno sobie powiedzieć, że sprawa danych osobowych jest wyłączona, tak, z tego pakietu i ona nie powinna być nigdy włączona, co nie oznacza, że nie powinniśmy, tak jak już powiedziałem przy umowie parasolowej i przy Safe Harbor, że te sprawy nie powinny być ze Stanami Zjednoczonymi wszystkie wyjaśnione. I na koniec, żeby trochę już tak pomału, oprócz zrelacjonowania tego, w jakim punkcie jesteśmy, a mam nadzieję, że zostaną domknięte te regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, bo nie wyobrażam sobie tej równowagi między wolnością, prywatnością, a bezpieczeństwem bez regulacji dotyczącej ochrony prywatności, to na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ostatniej już rzeczy, żeby nam się wszystkim wszystko nie mieszało. Bo w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, pojawiają się bardzo różne głosy. Pojawił się głos Camerona, który de facto chciałby zaatakować te narzędzia, które dzisiaj zresztą firmy oferują i zaczynają oferować na coraz większą skalę, które dotyczą takiej kryptograficznej ochrony naszej prywatności. W takiej formule cryptography by default, tak? Czyli de facto takiej domyślnej, że ona jest właściwie wpisana w rozwiązanie. To zresztą trochę może wiąże się z tymi rozwiązaniami privacy by design, tak? Czyli że mamy wpisaną w urządzenia ochronę naszej prywatności. Otóż bardzo byłbym ostrożny przed takimi krokami, które Cameron zaproponował, żeby to nie było takie tylne drzwi do tego, żeby w imię ochrony
bezpieczeństwa obywateli, stworzyć ścieżki nie tylko dla instytucji niby upoważnionych, bo to mogą być różne reguły, ale dla wszystkich, do ułatwienia łamania, tak, tego de facto tej zaszyfrowanej naszej prywatności, także dla przestępców. Więc bądźmy z tego rodzaju rozwiązaniami ostrożni. To jako pierwsza wypowiedź. Dziękuję. Chciałbym poprosić teraz pana Andrzeja Lewińskiego, czy bardziej tak jakby patrząc dokładnie na polskie podwórko i z też bardziej praktycznej strony urzędu, który na co dzień jakby pracuje, opiera się na tych regułach europejskich, oczywiście przeniesionych do naszego prawa. Jak pan to widzi, te problemy tego naszego pierwszego tematu? Oczywiście nigdy nie można wyłączyć innych problemów, ale jak to w praktyce pan widzi, i czy pan również podziela zdanie pana posła, że trzeba to uregulować jeszcze lepiej, z duchem czasu idąc? Dzień dobry państwu. Cieszę się bardzo, że mam możliwość wypowiedzenia się w tej niezwykle ważnej sprawie. Tym razem ja, ponieważ mój szef i przyjaciel Wojciech Wiewiórowski już jest w Europie. Zacytuję tu kilka jego słów. My jesteśmy cały czas tutaj też w Europie. No tak, ale on siedzi już w biurze. Odwiedziliśmy go tutaj z kolegami z okazji Dnia Europejskiego, Święta Dnia Ochrony Danych Osobowych. No i z zainteresowaniem czytam w Twitterze jego wypowiedzi, z którymi się bardzo zgadzam, co nie zawsze było, jak byliśmy razem tu pracowaliśmy, to przy biurkach czasami mieliśmy różne spojrzenie. Mam spojrzenie z 9 lat. Mam spojrzenie nieco krytyczne. Jutro, pojutrze zapraszam na konferencję. Będziemy o tym mówić. Mam spojrzenie co do skuteczności. Co do skuteczności. I patrzę na współautora ustawy, kolegę doktora, mecenasa. Przyjęliśmy model, co ja dzisiaj mogę powiedzieć zdecydowanie, ułomny GIODO, organu administracji publicznej z karami, z odpowiedzialnością karną jako formą nacisku na przestrzeganie, na ochronę danych osobowych. Nie mamy kar finansowych. Przeczytałem i pół dnia byłem chory wczoraj, w 2008 roku, debatę publiczną w komisji sejmowej przy naszej nowelizacji, gdzie wystąpiliśmy z konieczną zmianą, to znaczy kary finansowe za niewykonanie decyzji administracyjnych, bo do 2010 roku, do uchwalenia tej nowelizacji, nie potrzeba było decyzji GIODO, decyzji administracyjnej wykonywać. Także wtedy atak na wszystkie nasze zmiany, a ja byłem dopiero rok zastępcą, więc trochę się wycofaliśmy, trochę zwolniliśmy i być może był to nasz błąd. Próbujemy to nadgonić. Nowelizacja od 1 stycznia, która obowiązuje, która tworzy z ABI-ego, czyli można powiedzieć inspektora ochrony danych osobowych, bo również pojęcie i nazwa ABI-ego i umieszczenie go w rozdziale 4 ustawy było błędem, ponieważ wiele podmiotów, wiele administratorów danych osobowych kojarzy ABI-ego jako osobę od bezpieczeństwa internetu, programów informatycznych, a to jest oficjal czy Officer Personal Data Protection, to jest inspektor ochrony danych osobowych. Już 9 lat temu przyjęliśmy, że rejestrowanie danych zbiorów, odnoszę się do zwykłych, jest przymusem pod odpowiedzialnością karną z artykułu 53 ustawy, a obowiązek z artykułu 40. I musieliśmy wiedzieć, że 115 osobami nie
jesteśmy w stanie sprostać, żeby 2 miliony podmiotów zobowiązanych zarejestrowały te zbiory. I dzisiaj jest to 10%. A pozostali? A pozostali, proszę Państwa, wystarczy, że GIODO powinien lub może sprawdził rejestr KRS-u, ewidencję o prowadzeniu działalności gospodarczej i szereg innych ewidencji, porównał to z rejestrem publicznym danych zbiorów osobowych, a resztę po prostu oddał, zrobił zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa, bo innej drogi GIODO nie ma. Więc idziemy dosyć odważnie i mówimy, tak jak zresztą mówi to artykuł 18 dyrektywy 95/46, rejestrujesz ABIEGO, powinieneś nazywać inspektor ochrony danych osobowych, jesteś zwolniony z rejestracji zbiorów zwykłych i to powinno być już, przyznasz, mamy takie same zdanie zresztą, powinno być już zrobione w chwili uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych i szereg innych uprawnień. Ale to powiedziałem celowo, bo patrząc na pewne odniesienia prasowe czy inne, GIODO sobie wymyślił ABIEGO. Daleki jestem od takich wymysłów. Średnio patrzyłem, czy warto wprowadzać, przepraszam za słowo, tą nowelizację przed rozporządzeniem. Jako wielki fan rozporządzenia uważam, to ratuje. W moim odczuciu tutaj dyrektor Drobek pewnie wie lepiej na ten temat, ale jesteśmy chyba jedynym krajem, który nie ma kar finansowych. To się zmieni. Skuteczność może się zwiększyć. Co do jeszcze skuteczności? Śmiem twierdzić, że większość, zdecydowana większość administratorów danych osobowych ma świadomość, że trzeba chronić dane osobowe, ale ma świadomość bezkarności, bo 17 inspektorów, zawyżam, tutaj jest pani wicedyrektor z Departamentu Inspekcji, zawyżam te 17, zawsze mi zwracają uwagę, nie jest w stanie. Czyli już wtedy moglibyśmy lub teraz postawić wniosek, że tak, ten model plus środki i organizacje jak Inspekcja Pracy, 1700 inspektorów, tego nigdy nie dostaniemy. Więc następny GIODO musi się przymierzać do zmiany statusu GIODO z organu administracji publicznej, stosującego KPA do tsunami skarg, która w tej chwili wpływa na wszystko, w rzecznika praw. Tak jest moje zdanie. Nie ma innej drogi. Nie szukałbym daleko. Model niemiecki czy holenderski jest w zasięgu ręki i jest skuteczny. Jest skuteczny. Czyli takie widziałbym rozwiązanie co do najbliższej przyszłości. Będąc teraz w Brukseli, miałem pytanie odnośnie PNR. Czy podobała mi się wypowiedź ministra Schetyny? Zapytałem pani redaktor, kim jest GIODO? Organem do walki z terroryzmem, czy organem do walki o prywatność? Zawsze będziemy organem do walki o prywatność i tak jak powiedział ostatnio europejski rzecznik, jak powiedział... Śledzę czas, proszę mi zdać, żebym nie przekroczył. Panie ministrze, znaczy nie chcę sztucznie dzielić, ale podzieliliśmy tak. sobie tak te tematy, tak, więc to mi... bezpieczeństwo, to za chwilę może przejdziemy. Dobra, bardziej. To nie będę mówił o bezpieczeństwie, rzeczywiście o profilowaniu. 1994 rok, po raz pierwszy internet jest otwarty na biznes. Santa Cruz, Pizzanet, nie tak dawno, 20 lat. 1984 rok, to za panią prezes powtarzam z jej wywiadu, pisarz Gibson mówi o cyberprzestrzeni jako science fiction, dziedzina science fiction, większość było science fiction. Mamy kłopot z profilowaniem. Jestem bardzo ostrożny i zdecydowany do bardzo ostrych restrykcji odnośnie bezprawnego profilowania. Nie będę tematu poszerzał, ale powiedziałem pani prezes, również cały system, program, system wynikający z nowelizowanego ustawy o telekomunikacji cookies mi się nie podoba, bo nie jest to zgoda podjęta w sposób
jasny, zrozumiały, tylko dorozumiana i wymuszona. Ale to do tego, tak jest moje zdanie. Różniliśmy się nawet w biurze u nas na ten temat. Trudno, bo to też jest związane z profilowaniem, z uzasadnieniami. Profilowanie. Czy to rzeczywiście jest tylko dla dobra klienta, dla ukierunkowania jego zakupów, ukierunkowania jego pytań w przeglądarkach? Myślę, że to jest w części nie tak. Profilowanie ustawia tego klienta, który ma małą świadomość, mniejszą niż administrator danych osobowych, w kierunku podmiotu, o którym zbiera się wszystko, a daje się to minimum. Profilowanie wielokrotnie jest dokonywane na podstawie zgody. Ta zgoda jest kupowana za bezspornie niską cenę. Oddajemy naszą prywatność. Bezspornie niską cenę. Już za chwilę, już w tej chwili jesteśmy w firmie ubezpieczeniowej i firma mówi 800 zł AC i OC, ale 100 zł mniej, jak wyrazi pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. I wyrażamy. Także na to zwracam uwagę. Ja mówię też tylko hasłowo w celu podjęcia dyskusji, bo na wszystko się w pełni nie odpowie. Wypowiadam się tak, jak wypowiada się wysoka komisarz ONZ, pani Nevi Pillay. Masowa inwigilacja to niebezpieczny nałóg. Profilowanie do niej należy, ale nie tylko. Sprawa, czy na dzisiaj są jakieś inne rozwiązania. Może jeszcze powiem o jednej sprawie. Profilowanie, informacje, przetwarzanie informacji ze źródeł powszechnie dostępnych. Jest taka firma, która z KRS-u, ja też tam jestem, dawno w KRS-ie mnie nie ma, a się profiluje. Prowadzimy postępowania tu z panią dyrektor. Prosimy o chociaż spełnienie, uznając, że 23.1.5 może mieć, czyli podstawa prawna, chociaż spełnienie obowiązków informacyjnych. To firma mówi, nie jestem w stanie, bo to są miliony czy dziesiątki milionów przetwarzanych danych. To nie przetwarzaj, jak nie potrafisz spełnić obowiązków informacyjnych. I oto jest walka przy rozporządzeniu europejskim. Oto jest walka przy wielkich korporacji, czy można profilować bez zgody. Jeżeli byśmy nawet to przegrali, bo wszystko jest możliwe, to z determinacją będziemy bronić spełnienia obowiązku informacyjnego. Także rzucam takie hasło. I kończąc, mówiłem o tej pani Nevi Pillay, która powiedziała w raporcie Prawo do prywatności w erze cyfrowej, że już nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych, że bardzo uważajmy na zbyt szeroko i masową inwigilację, bo raptem się okaże, że technologia wolności okaże się technologią zniewolenia. I to mówię jako głęboko przekonany obrońca prawa do prywatności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nie chciałbym tutaj narzucać niczego, ale do pana doktora Kistera pytanie, czy pan na tym etapie chciałby się wypowiedzieć, bo jakby zostawiamy bezpieczeństwo na drugą część, ale nie chcę panu tutaj głosu zabierać, bo być może pan chciałby też skomentować. Czyli na pewno ten obszar, o jakim tutaj mówimy, jest kluczowy, ale kluczowy także dla bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo to nie jest tylko to bezpieczeństwo takie państwowe, realizowane przez instytucje i służby państwowe, ale to jest to wszystko, co wiąże się z naszym bezpieczeństwem, nas samych jako obywateli, bo to bezpieczeństwo jednostkowe ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa. I tutaj, by to wszystko właściwie funkcjonowało, to my sami jako obywatele musimy się z jednej strony czuć bezpiecznie, a z drugiej strony robić wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby samemu tworzyć to właściwe, bezpieczne otoczenie. I przy profilowaniu ja mam czasami
takie własne odczucia, przeglądając różnego rodzaju portale społecznościowe, różnego rodzaju miejsca, gdzie my jako użytkownicy internetu zostawiamy swoje informacje, że często mam takie moje osobiste wrażenie, że to my sami budujemy o sobie taką bazę informacji w internecie, którą później tak naprawdę nie chcemy się dzielić, ale to najpierw sami wprowadzamy te informacje, sami budujemy różne historie o sobie, czasami których się wstydzimy, a później się dziwimy, że z internetu się tego nie da usunąć, że to już nabiera własnego życia. I tak jak tutaj moi przedmówcy słusznie wskazali, że to wszystko zależy od właściwego podejścia do tego, jak ma wyglądać ten internet, bo on się zmienia i jego się nie da uregulować dzisiaj i on za 10 lat, te regulacje będą właściwe, tak jak w przypadku ustawy o ochronie danych osobowych, o czym pan minister tutaj wspominał. No, to, co było stworzone w 97 roku, no, nie ma prawa dzisiaj być idealnym rozwiązaniem, więc podobnie problemy z profilowaniem, z wszystkim tym, o czym jeszcze będziemy mówili, to wszystko należy tak budować, bo to było jak najbardziej dostosowane do aktualnego stanu, do rzeczywistości i trochę patrzyło w przyszłość, no bo nie da się tej przyszłości przewidzieć, więc na to chciałbym zwrócić, ale wydaje się, że kwestia edukacji społeczeństwa, tutaj edukacji obywatelskiej jest dużo ważniejsza nawet od samych regulacji prawnych i to chyba jest najlepsze i najważniejsze z tego, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Jak powiedziałem, bardzo zależy nam na udziale Państwa w naszej debacie. Nie chciałbym, żeby się tylko to ograniczyło do panelistów. Także jeżeli na tym etapie, przy czym... A, jeszcze pani prezes Szymielewicz chciała skomentować od razu na gorąco. A potem, jeżeli Państwo mają na tym etapie jakieś pytanie, to poproszę właśnie jedną, dwie osoby o zadanie pytania i potem przejdziemy do drugiego tematu. Dziękuję bardzo. Odnosząc się do tego, co było powiedziane, ale też zgłaszając swoje własne propozycje, przede wszystkim chciałam się bardzo mocno zgodzić z panem ministrem Lewińskim, jeśli chodzi o rolę organów chroniących, egzekwujących prawo o ochronie danych osobowych. Na tyle mocno się z tym zgadzam, że w tym roku jako fundacja potem tego postanowiliśmy poświęcić temu tematowi cały tydzień, który rozpoczynamy dzisiejszym dniem ochrony danych osobowych i jak Państwo na naszą stronę wejdziecie za kilka godzin, to będzie tam już infografika tłumacząca rolę GIODO i jak dużo pracy ma ten organ, jak wiele jest przed nim wyzwań i jak niewiele w sumie może z obecnym budżetem, z obecnymi ograniczonymi środkami ludzkimi, jeśli tak można powiedzieć, ale też finansowymi, to jest bardzo ważne i z niewielkimi możliwościami egzekwowania. Konkretnie chodzi mi o sankcje. Rzeczywiście tych sankcji bardzo brakuje. Uważam, że to jest fundamentalna zmiana, jaka się musi dokonać i bardzo liczymy na to, że ta reforma, którą szykuje nam, mam nadzieję, że wyszykuje Unia Europejska, szczególnie właśnie zmieni rolę, wzmocni rolę organów chroniących dane osobowe w praktyce, bo tego bardzo potrzebujemy. I sankcje na poziomie 5% globalnego obrotu to jest rzeczywiście argument do rozmowy z każdą korporacją. I nawet jeżeli skończy się to ich uchyleniem czy jakąś ugodą, co nie chodzi o to, żeby te pieniądze przepływały rzeczywiście do budżetu, chodzi głównie o to, żeby był powód czy pretekst do rozmowy, tak jak widzimy to choćby w egzekwowaniu prawa przez UKE i tego typu organy. Druga sprawa, o której mówili i poseł Boni, i poseł Gerlinger, to jest to, że dzielimy się sami informacjami. Rzeczywiście jest taki, tego Państwu tłumaczyć nie muszę, że rzeczywiście internet gdzieś prowokuje nas do większego dzielenia się i udostępniania, ale ja bym tego zupełnie nie myliła ze świadomym dzieleniem się i ze zgodą na to, co się dzieje w internecie niejako za kurtyną, tak? Czyli w sposób, którego nie dostrzegamy, który jest oparty o niejasne, zawiłe, długie warunki umów, z których wynikają często praktyki wykorzystywania tych informacji, które my zostawiamy nieświadomie, a nawet świadomie, ale nie mam pojęcia, że mogą być wykorzystane w ten sposób. Polecam Państwu wyszukanie w internecie filmiku zrobionego przez duńską Radę Ochrony Konsumentów. Dokładnie w takim motywie wzięli oni warunki z niektórych postanowień umownych, niektórych postanowień z warunków umów i wykorzystali je w interakcji w prawdziwym, w rzeczywistym, jak to powiedzieć, w prawdziwym życiu, jeszcze jest prawdziwe życie, poza internetem. Mamy do czynienia ze sklepem, w którym kupują ludzie gazety, mleko i kawę i
ekspedientka zadaje te same pytania, które ludzie akceptują w warunkach umów. Ich reakcja, nie muszę Państwu tego mówić, tak, jest dość zaskakująca. Znaczy nikt by się na to nie zgodził, gdybyśmy takie pytanie dostali twarzą w twarz. Kłopot w tym, że go nie dostajemy, nawet zwykle nie wiemy, co tam się kryje w głębi umów, postanowień umownych i dlatego tak ważne są fundamenty nowego rozporządzenia, które mówi o wyraźnej zgodzie na wszystko, co nie jest niezbędne do świadczenia usługi, bo oczywiście to, co jest niezbędne, może być uzyskane bez zgody i to trzeba podkreślać, bo tutaj wkradają się nieporozumienia. Zgoda nie będzie fundamentem wszystkiego, będzie tylko fundamentem tam, gdzie dane, które płyną, nie są niezbędne do świadczenia usługi, ale to jest bardzo ważne. Po drugie, privacy by default, czyli to, że to firmy będą musiały proponować nam optymalne warunki świadczenia usług, a nie my będziemy musieli przestawiać te wszystkie skomplikowane ustawienia po to, żeby chronić swoją prywatność bardziej. Więc o te rzeczy my walczymy jako środowiska obywatelskie. Trzecia duża sprawa to są oczywiście zasady jurysdykcji. Znaczy, ta reforma nie ma sensu, jeżeli ma być tylko reformą dla polskich czy europejskich firm. Ona musi objąć wszystkich graczy na rynku. To jest zupełny fundament tej zmiany. Na szczęście na razie niepodważany, ale nie wiadomo, co nam przyniesie ten rok. Dlatego to podkreślam, że to jest red line dla obywateli, też mam nadzieję, że dla komisji. Może to jest ta nowa rzecz, której nie mieliśmy, ale dość fundamentalna. Była mowa o one-stop shop. Ja też uważam, że to jest dobry mechanizm, który ułatwi firmom działania rynku, ale też ważne jest, żeby był one-stop dla obywateli, żebyśmy my też mogli iść do naszego organu chroniącego nasze prawa w kraju pochodzenia i żeby ten organ we współpracy z innymi bronił naszych interesów, a nie żeby kończyło się to tak jak teraz choćby w sporze Maxa Schremsa i innych aktywistów z Facebookiem, gdzie sprawa wylądowała w Irlandii i po 3 latach skończyła się na niczym, bo irlandzki GIODO po prostu zignorował skargi Austriaka i innych Europejczyków. Bo mógł. Więc nad tym musimy pracować, nad uproszczeniem procedur i nad tym, żeby te procedury były przyjazne również dla obywateli. Wreszcie oczywiście ogromny temat, relacja z Amerykanami. No, dzisiaj ta relacja jest w sposób oczywisty skośna, bo to dla nich stworzyliśmy specjalne reguły gry, czyli Safe Harbor, który nie jest zwykłą decyzją adekwatności, ale jednak jest innym mechanizmem opartym na samoregulacji, na tym, że firmy amerykańskie deklarują pewne standardy, ale w praktyce niekoniecznie muszą ich przestrzegać. To się musi zmienić. Uważamy, że tutaj Amerykanie powinni mieć dokładnie takie same reguły gry, jak wszystkie inne kraje, z którymi Unia wchodzi w wymianę dóbr i usług, a nie lepsze czy gorsze dla obywateli. Stąd powinniśmy zrewidować Safe Harbor, tak aby stał się on po prostu decyzją o adekwatności, a nie niczym, a nie jakąś hybrydą, która tworzy ewidentny wyłom w europejskim systemie. Tu zgadzam się z posłem Michałem Bonim, że Umbrella Agreement byłaby bardzo dobrym pomysłem, bo ona by właśnie wyrównała standardy. Raczej w tym kierunku idźmy, czyli zachęcajmy Amerykanów, żeby oni podnosili swój standard w formie porozumienia międzynarodowego, a nie żeby Unia miała się niejako zniżać do ich standardu i tworzyć takie wyłomy, jakimi dzisiaj jest Safe Harbor. Wreszcie profilowanie, o którym nie będę się rozpowiadać dłużej, bo to jest temat Państwu znany, jak patrzę na skład naszego spotkania, ale zawsze go podkreślam, bo jednak uważamy, że jest to ten emerging topic, że to jest to, co będzie stawało się coraz ważniejszym tematem w kontekście różnych i usług prywatnych, komercyjnych i właśnie tego, o czym będziemy mówić za chwilę, czyli bezpieczeństwa publicznego. Stąd tak ważne jest dobre jego uregulowanie, nie tylko w kontekście przejrzystości, czyli tego, że obywatele widzieli dokładnie, co się dzieje, jakie dane są pobierane, w jakim celu, jaki algorytm, a raczej jaka logika stoi za profilowaniem, ale też, żeby nie było możliwe profilowanie w oparciu o interes uzasadniony interes administratora czy inne względy, ale żeby jednak ono było oparte o zgodę, bo to jest ten moment, kiedy w mojej opinii wychodzimy daleko poza niezbędność, no chyba, że mówimy o niektórych usługach typu bankowe czy ubezpieczeniowe, to jest inny temat, ale ogólnie myśląc o rynku, uważam, że profilowanie usług nie jest niezbędne do świadczenia, więc jeżeli wchodzimy w ten kierunek, to tutaj raczej dominująco powinna być podstawą zgoda podmiotu danych, obywatela, konsumenta, a nie domniemanie takiej możliwości po stronie firmy, bo inaczej rzeczywiście wejdziemy w rynek, w którym już wszystko myśli za nas, a my nawet nie wiemy, że taki proces myślowy ma miejsce. I to chyba tyle ode mnie, jeśli chodzi o komentarz. Mam nadzieję, że w dyskusji jeszcze wrócimy do niektórych wątków. Dziękuję. Tak, a teraz proszę, czy na tym etapie są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. A tak, bardzo proszę. Wacław Iszkowski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Dziękuję za takie ciekawe tutaj wprowadzenia. Rzeczywiście bardzo ciekawe było wystąpienie pani europoseł.
ale chciałem takie trzy rzeczy generalne powiedzieć. Rzecz pierwsza, oczywiście Unia Europejska może przygotowywać i poprawiać zasady funkcjonowania gospodarki i firm w Europie, tylko że bardzo często efekt potem jest taki bardzo jakby mało gospodarczy. Takie dwa przykłady. No jest słuszna nowa ustawa konsumencka, która weszła w życie. Chwileczkę. Względnie krótkie wystąpienie. Tylko że efektem tego jest to, że sprzedając dzisiaj usługę przez internet lub bezpośrednio w punkcie, na przykład telekomunikacyjną, trzeba wyprodukować około 40 stron papieru, żeby spełnić wszystkie warunki tej ustawy konsumenckiej. A więc no, idziemy w kierunku papieromanii nawet. Druga sprawa, VAT unijny, który został wprowadzony dla usług w handlu elektronicznym, wymaga dzisiaj przy sprzedaży jakichkolwiek produktów przez internet wydania, jeżeli to pójdzie do 28 krajów unijnych, co najmniej 20, co miesiąc deklaracji VAT do trzeciego urzędu skarbowego dla każdego kraju miejsca, skąd ten zakup został zrobiony. Czyli również ułatwi to w sposób świetny działanie firm europejskich w Unii Europejskiej. I trzeci temat, bliżej już z tym związany. Mianowicie wydaje mi się, że tu zresztą pan Kister właśnie o tym częściowo wspomniał. Mianowicie ja jestem informatykiem i powiedziałbym szczerze, że jak dzisiaj mówimy o tym, że co jest, co nam zagraża z internetu, to tu się tak zawsze uśmiecham, bo nie wiecie państwo, co was czeka. Konkluzja tego jest taka, że tak naprawdę dyskusja o tym, jak ma wyglądać regulacja, czy jak ma wyglądać relacja między użytkownikiem internetu a dostawcą usług w tym internecie, musi się opierać nie na tym, co jest dzisiaj, tylko na tym, co będzie w przyszłości. Żeby to było możliwe, to chcę wyraźnie powiedzieć, że dobrze byłoby, żeby w tych wszystkich dyskusjach, a również w GIODO, znalazł się informatyk. Jeżeli państwu informatyk z firm może być niewygodny, to proponuję znaleźć informatyków z uczelni, czyli takich, którzy wiedzą, czym jest naprawdę informatyka i rozwiązania informatyczne dzisiaj i czym ta informatyka będzie w niedalekiej przyszłości. Bo bez tego te wszystkie uregulowania, powiedziałbym szczerze, one są zgodne z prawem, z waszym wysokim doświadczeniem prawnym, ale z małym odniesieniem do realności, co bardzo często widać w wypowiedziach. Ja to rozumiem, ale dobrze byłoby, że jednak głównym motorem zmian to jest to, co jest w rozwiązaniach informatycznych. Co więcej, dobrze byłoby, i nie chodzi o to, żeby je zrozumieć, chodzi o to, żeby również pomyśleć, jak to może być zrealizowane na drodze informatycznej, bo nie wszystko trzeba regulować prawnie. Znacznie łatwiej czasem jest napisać jakiś program, który to po prostu zrealizuje, zamiast prawo, które no wymaga, jak tutaj wynika ze słów pana Lewińskiego, już tu zaczęliśmy się zastanawiać, czy również trzeba jednostkę specjalną do GIODO dołączyć, żeby z drzwiami wchodziła do serwerowni na przykład. To może na tyle. Dziękuję. Tutaj tak zasugerował pan, że papieromania to wynika z tego, że tworzymy reguły na poziomie unijnym. No ja nie sądzę, jeżeli byśmy pozostali przy regułach osobnych w 28 państwach, no chcąc zachować internet i wymianę, to chyba niewiele zaoszczędzilibyśmy tego papieru. Nie wiem, VAT to już jest jeszcze osobna sprawa. Natomiast jeżeli państwo, ale nie wiem, jeżeli państwo w panelu chcieliby się jakoś odnieść. Znaczy to, co pan prezes powiedział o VAT-cie, jest bardzo istotne, tak? Oczywiście to wymaga rozważenia, tylko rzeczywiście to nie jest przedmiot dzisiejszej naszej debaty. Natomiast ja mam wrażenie, że my poszliśmy w tej dyskusji o ochronie prywatności i zrozumieniu, jak bardzo istotny jest to ten fundament nowej ekonomii, te relacje między wszystkimi podmiotami, o wiele dalej. To znaczy, co do tego jest powszechna zgoda. Problem oczywiście polega na tym, żeby wprowadzane rozwiązania były takie, ja dlatego o tym też powiedziałem, o potrzebie tego testu risk-based approach, tak, który nie został dokończony, żeby dokładnie wiedzieć, jak te rozwiązania będą oddziaływały na firmy. Bo oczywiście nie ma sensu
wprowadzać rozwiązań i one będą kontrproduktywne w sytuacji, w której wszyscy będą szukali tylko ścieżki, żeby je ominąć ze względu na taką nadmiarowość, tak? Co nie oznacza, że w kluczowych sprawach te obowiązki nie powinny być oczywiste i jasne i myślę, że co do tego też już jest chyba dzisiaj zgoda. Mnie się w ogóle wydaje, że w tej pierwszej części naszej wypowiedzi my jesteśmy generalnie zgodni. Wszyscy rozumieją, że nowoczesna rzeczywistość, także gospodarcza, opiera się na przetwarzaniu informacji i danych. Wszyscy wiedzą, jak ważne jest zaufanie. Wszyscy wiedzą, że potrzebne są jasne reguły, taka transparencja, tak, która nie da nikomu przewagi. Bo to też na tym polega, tak? W zestawieniu z użytkownikiem i obywatelem państwo nie może mieć przewagi, która polega na tym, że obywatel nie wie, na jakiej zasadzie jego dane są przez państwo wykorzystywane. Jeśli wie, jeśli się umówimy co do pewnych reguł, w określonych procedurach, jasnych, zrozumiałych, zaakceptowanych w prawie, tak? To wtedy oczywiście ta dyskusja inaczej wygląda. Podobnie zresztą w świecie biznesu, tak? Jasność tych procedur, moja realna zgoda, tak, na to, na przetwarzanie tych danych, bo oczywiście no, na dzisiaj większość z nas siedzących na tej sali traktuje to trochę zabawowo, patrząc na to, co dostaje w swoich mailach od różnego rodzaju firm, wtedy, kiedy z nimi miało się choćby jeden kontakt, tak, i one no, dokonują przecież tego profilowania, w oparciu o to budują ofertę. To jest nowy model biznesowy, to jest rodzaj marketingu, to wszystko wiemy, ale też być może powinniśmy jako użytkownicy mieć prawo do tego, by ci, którzy chcą limitować te relacje, tak, mogli je limitować, jak ci, którzy uznają poprzez wyrażenie zgody, że są w pełni otwarci na wszystkie możliwe przetworzenia danych, żeby coś takiego mogli stosować. Ale generalnie jesteśmy w takim punkcie, w którym nie chcemy nadmiaru biurokratycznego obciążenia. Jeśli ja mówię, przepraszam, bo trochę za długo, że to jest ważne z punktu widzenia tego pakietu cyfrowego, to chodzi o to, żeby ten pakiet cyfrowy nie był nadmiernie przeregulowany, tak? Ale po to, żeby nie było dziesiątków rodzajów, Unia Europejska ma to do siebie, że nie ma takich, w niektórych dziedzinach nie ma konstytutywnych rozwiązań. I ponieważ nie ma konstytutywnych rozwiązań, to w różnych małych, drobnych, poszczególnych dodaje. To zwróćcie Państwo uwagę, mamy jeszcze dyrektywę i privacy, nie wiem, którą wspomniałem, czy nie, z 2008 roku, tak? I teraz jak zderzymy ją z tą regulacją o ochronie prywatności, no to zadamy sobie pytanie, czy ona jest potrzebna. Ona obejmuje jeszcze inny kawałek, więc tak naprawdę potrzebne nam jest jedno rozwiązanie prawne, które całość spraw dotyczących ochrony prywatności będzie regulowało. No tak, ale presja, która się zaczęła w ostatnich tygodniach, tak, wtedy kiedy nabierają rozpędu te dyskusje dotyczące pakietu cyfrowego, jest też taka, że coraz więcej osób mówi, tak, i odpowiednim komisarzom, że trzeba tutaj pewnej jednolitości rozwiązania. No choćby dlatego, żeby i użytkownik, i biznes mieli jasność reguł, którym podlegają. Ja jeszcze tylko dodam, że no tutaj pan poseł mógłby pewnie o wiele więcej powiedzieć na ten temat, że nie jest tak, że tego typu dyskusje odbywają się bez konsultacji z informatykami, bo pan tutaj tak sugerował. Parlament Europejski bardzo szeroko się konsultuje, robi wysłuchania z różnego rodzaju ekspertami, także to nie jest tylko do grona polityków czy prawników ograniczone ci, którzy decydują. Natomiast no, myślę, że oczywiście... No, tak, rozumiem, ale no to już akurat nie mamy tu w panelu przedstawiciela administracji, ale pan minister też coś wie na ten temat, myślę. Ale przejdźmy do drugiego, bo drugi temat jest bardzo też, myślę, ciekawy i wszystkich bardzo żywo obchodzi. Problemy bezpieczeństwa. Myśmy tutaj starali się, Fundacja Panoptykon, z Fundacją Panoptykon postawić jakieś pytania, bo to oczywiście jest bardzo szeroki temat i moglibyśmy tutaj parę dobrych godzin spędzić i też byśmy nie wystarczyłoby, ale takie prowokacyjne trochę pytania zastanawialiśmy się, żeby postawić uczestnikom panelu, jak w ogóle, dlaczego na przykład Unia potrzebuje standardów gromadzenia i wykorzystywania danych takich jak PNR, jak te Czy albo na przykład, czy Unia
tej sytuacji, jaka zaistniała też po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, potrzebuje nowej dyrektywy retencyjnej. Jak uniknąć dyskryminacji? Znamy przypadek poszczególnych grup, na przykład religijnych. Znamy przypadek tego Sika, prawda, na polskim lotnisku. Jak to pogodzić z tymi wymogami bezpieczeństwa? I w ogóle, czy wykorzystywanie tych danych, tych bardzo wielu danych, które są gromadzone, jest skuteczne, czy w ogóle, czy nie gromadzimy za dużo danych, a może to jest tylko, może wystarczyłoby mniej tych danych gromadzić, a lepiej je wykorzystywać i to by wystarczyło, a wcale nie rozbudowywać ciągle tego właśnie gromadzenia tych danych osobowych. Także bardzo proszę, czy pani prezes chciałaby na ten temat, może skomentuje pani, tak. Dobrze, to teraz zaczniemy od pana doktora Kistera, który tutaj jest naturalnym ekspertem od tych spraw. Na pewno jest tutaj bardzo wiele też obszarów do dyskusji. Przede wszystkim chciałbym tutaj powtórzyć to, o czym wspomniał pan minister Boni, że w tym świecie cyfrowym, we współczesnym tym społeczeństwie 2.0, jak się go tak określa, służby też muszą mieć narzędzia, które pozwolą im działać w tym środowisku, w którym muszą realizować swoje nałożone przez nas obywateli zadania na służby. Te służby muszą być skuteczne, więc dla swojej skuteczności powinny posiadać zdolności do wykorzystywania tego wszystkiego, tych wszystkich narzędzi odpowiadających aktualnemu środowisku bezpieczeństwa, więc tutaj na to musimy również zwracać uwagę. Oczywiście ja tutaj nie chcę występować jako adwokat diabła i wcale nie mam zamiaru bronić tych, którzy stwierdzają, że należy zbierać coraz więcej informacji, że te systemy należy coraz mocniej rozwijać. Tutaj takim przykładem, że nie jest to dobry pomysł, są Stany Zjednoczone, które już same przyznają się do tego, że z zebranych informacji wywiadowczych są w stanie przeanalizować maksymalnie 5% tego, co im się udało zebrać. Ja oczywiście jestem za tym, żeby służby miały dostęp do maksymalnej ilości informacji, która jest im niezbędna do tego, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo, ale muszą mieć przede wszystkim narzędzia, żeby to analizować i żeby te informacje wykorzystywać, bo służby muszą być skuteczne. Kiedy damy służbom same narzędzia do zbierania informacji, samą możliwość zbierania informacji, jeszcze jak to ma miejsce niestety w administracji, będzie się to patologizowało, więc będzie tylko istniała sama tendencja do zbierania tych informacji, ale już nikt nie będzie ich wykorzystywał w sposób jak najbardziej uzasadniony, nikt nie będzie korzystał z tych informacji w taki sposób, jaki te służby powinny korzystać, to napotkamy na kolejne systemy, które będą istniały i tak naprawdę z nich pożytku żadnego nie będzie, bo tutaj należy zapewnić maksymalną równowagę we wszystkich tych systemach, czy inteligentnych granic, czy zbierania informacji o pasażerach lotniczych, czy przekazywania i wymieniania się informacjami o przestępcach, jak najbardziej. Jeżeli dzisiaj identyfikacja za pośrednictwem linii papilarnych czy innych technik biometrycznych jest niezbędna, żeby to robić skutecznie, a jest ona już dzisiaj dostępna, można ją zabezpieczyć, można także z niej korzystać, to tak, służby powinny mieć do tego prawo, ale one muszą to robić jak najbardziej skutecznie i tutaj należy zapewnić właśnie tą równowagę między ilością zebieranych informacji, a jakością wykorzystania tych informacji. Co z tego, że te bazy będą rosły, będą budowane, jeżeli tak naprawdę funkcjonariusze, ci, którzy muszą z nich korzystać, więc na wszystkich szczeblach, nie tylko w centralnych instytucjach różnych służb policyjnych czy specjalnych, ale także albo nawet przede wszystkim ci funkcjonariusze, którzy pracują w tych najbardziej newralgicznych punktach, a więc na przykład funkcjonariusze straży granicznych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, to oni muszą mieć dostęp do tych baz, by to oni byli w stanie
wykrywać i zapobiegać temu, by na tereny Unii Europejskiej nie wjeżdżały osoby podejrzane o terroryzm, a nie może być tak, że z tych baz korzystają pracownicy i funkcjonariusze komend głównych tych instytucji, a nie ci, którzy tak faktycznie dotykają tego problemu. I tutaj ad vocem jeszcze poprzedniej dyskusji, w której była duża rozmowa o korporacjach i wszyscy na to wskazywali, na to, że to korporacje, te wielkie, potężne, bogate korporacje wykorzystują profilowanie, wykorzystują bardzo wiele informacji o nas samych, to taka nasunęła mi się myśl, że to właśnie korporacje muszą być tym pierwszym elementem, z którym będziemy walczyli, bo jednak służby ze swoimi budżetami nie dorównują budżetom wielkich korporacji. Budżet Polskiej Agencji Wywiadu to jest 140 milionów złotych, a budżet najnowszego Bonda to ponad 300. No więc półtorej godzinny film ma dwukrotnie wyższy budżet niż budżet Agencji Wywiadu 40-milionowego państwa, więc na to też trzeba zwracać uwagę, że te służby, im nie można dawać kolejnych narzędzi do zbierania informacji, jeżeli one nie będą w stanie pozyskać systemów, specjalistów od analizy tych wszelkich informacji. To zbieranie, ograniczanie naszego prawa do prywatności, tutaj pewnie jestem po drugiej stronie barykady w odniesieniu do wszystkich uczestników tej debaty. Ja jednak uważam, że to bezpieczeństwo jest tutaj kluczem do tego, żeby o tym wszystkim dyskutować, bo będziemy się czuli wolni tylko wtedy, kiedy będziemy bezpieczni. Jeżeli nie będziemy bezpieczni, to ta nasza wolność, jeżeli będziemy się czuli zagrożeni, to ta nasza wolność będzie wyłącznie iluzoryczna, ale z drugiej strony należy tutaj znaleźć ten właściwy złoty środek. Należy zbudować tak ten system przetwarzania, by nie był tylko systemem na papierze, by nie były to tylko dyrektywy unijne, by nie były to tylko prawo wewnętrzne każdego z państw członkowskich, by nie były to jakieś próby papierowego rozwiązywania kontaktów między Europą a Stanami Zjednoczonymi, naszym głównym sojusznikiem w walce z terroryzmem, i od tego nie możemy uciekać, ale to nie może być tylko akt prawa, którego tak naprawdę nikt nie będzie stosował, bo nie będziemy w stanie właściwie zarządzać tym wszystkim, co nam te nowe regulacje dadzą, więc warto byłoby się nad tym zastanowić, by tak całe zbieranie tych danych, tak naprawdę w mojej opinii jak najbardziej zasadne, jak najbardziej potrzebne, by służby wykorzystywały nowe technologie. No skoro wykorzystują je przestępcy, to służby, by ich łapać, też muszą je wykorzystywać, ale tutaj zgodzę się z panem ministrem Bonim, że przede wszystkim to prawo do prywatności, te przepisy określające zasady przetwarzania informacji, to jest podstawa wszelkich kolejnych działań. Czyli najpierw przepisy, które później ewentualnie będziemy rozszerzać na obszary bezpieczeństwa. Oczywiście w pewnych przypadkach należałoby tutaj określić, by w tym całym worku przepisów prawnych związanych z prawem do prywatności były zapisy o tym, że dla tych obszarów bezpieczeństwa mogą następować wyjątki, ale te wyjątki muszą być właśnie elementem określonym już wcześniej. To nie może być tak, że budujemy wszystkie systemy jednocześnie i później się okazuje, że te dyrektywy, ustawy są sobie sprzeczne w takich najbardziej podstawowych elementach, bo to wtedy powoduje, że dochodzi do różnych patologicznych sytuacji, do nadinterpretacji przepisów zarówno przez służby, jak i przez biznes, ale z drugiej strony także przez regulatorów. To musi być spójne i obejmować w mojej ocenie wszystkie niezbędne obszary, bo służby muszą być zdolne do reagowania na wszystko to, o czym także Fundacja Panoptykon pisze, czyli zagrożeniu dla prywatności. Służby też są narzędziem państwa w walce
z tym, co zagraża bezpieczeństwu poszczególnych jednostek, a więc także zagraża ich bezpieczeństwu. Czyli na przykład, jeżeli chcą służby walczyć z przestępczością gospodarczą, to nie mówimy to tylko o przestępczości tej takiej najwyższego poziomu, ale nawet z tymi drobnymi oszustwami w internecie. Żeby służby były zdolne z tym walczyć, to muszą mieć narzędzia, żeby w tym internecie móc normalnie funkcjonować, a jeżeli funkcjonariusze pionu PG w policji nie posiadają dostępu do internetu, to jak mają zwalczać oszustwa w internecie? No, nie da się, więc to jest niestety bardzo trudna i dość mało przyjazna i mało śmieszna dyskusja, ale ona tak wygląda. Służby potrzebują narzędzi, żeby móc właściwie działać, a z drugiej strony należy zrobić wszystko, żeby służby nie przekraczały tej jasno wyznaczonej granicy między bezpieczeństwem a prywatnością. Ona musi być też właściwie określona. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Panie ministrze, panie pośle, mówię do pana posła Boniego, czy tak? Pan poseł bardzo mnie proszę. Podsumuje najwyżej. Chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście dopiero pan poseł jako minister zapewnił nam stałe miejsce w Komitecie Stałym Rady Ministrów, żeby zajmować się i sygnalizować sprawy ochrony prywatności, co nie zawsze było nam na rękę, ale braliśmy udział, bo nawiązuje do roku 2008, gdzie dyskutowaliśmy nad pierwszą wtedy tą inicjatywą PNR, gdzie ja wyraziłem akceptację w imieniu GIODO, gdzie wiceminister spraw zagranicznych mówi, a w sprawach ochrony danych to GIODO. Nikt z nami nie rozmawiał. Nikt z nami nie rozmawiał. Nasze jedyne prace to były przez naszych przedstawicieli w strukturach Unii Europejskiej. Ale to tak na marginesie. Bezpieczeństwo. Ja tylko powiem może tutaj jedno, że nasz budżet to jest tyle, ile pani minister Warszawy wydaje na monitoring roczny. Także to też jest takie porównywalne. Ale a propos, to chyba posługuje się z pani prezes artykułu Bożek Bezpieczeństwo. Czy pod hasłem bezpieczeństwa nie przekraczamy granic prawa do prywatności? Zasygnalizuję tylko takie dane. W ciągu 10 lat w krajach Unii Europejskiej w terroryzmie zginęło 500-600 osób. Każda osoba, która jest zabita, jest dla mnie cenna, więc nie chciałbym, że ja coś tutaj porównuję. Ale w przypadkach samobójstw to jest 580 tysięcy. Osób, które zginęły w wypadkach motoryzacyjnych, 420 tysięcy. Czy prawo do prywatności ma coś wspólnego z przypadkami samobójstw? Ma. Jeżeli po 80 małżeństwo skacze z 10 piętra, bo ktoś ukradł ich tożsamość i raptem zetknęli się z kredytem niespłacalnym, to jest problem. Jeżeli młodzi ludzie w szkole kradnie się ich tożsamość przez ich niefrasobliwość, to jest problem. To jest bardzo dużo problem. A dzisiaj nasze narzędzie, to zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa. I efekt? Brak społecznej szkodliwości czynu. A znam osobę, która już od pięciu lat jeździ po komendach i się tłumaczy, że to jej ukradziono dowód tożsamości. To jest naprawdę, naprawdę wielki problem. Ale to nie jest, że ja oceniam, co jest ważniejsze, tylko należycie trzeba podejść do wszystkich tych dziedzin. Odnośnie zbierania danych pasażerów, wjazdów, wyjazdów z krajów Unii Europejskiej, to my mamy zdanie jednolite z europejskim rzecznikiem. Proporcjonalność i konieczność. My jesteśmy organem nie od walki z terroryzmem, tylko od walki o prywatność. Więc uważamy, że te dwie rzeczy, konieczność i proporcjonalność, czy dane, które są zbierane od pasażerów, czy rzeczywiście wpływają na zmniejszenie zagrożeń terroryzmowi, mam wielkie wątpliwości.
czy to, co jem, jaką stosuję dietę, na co jestem chory, czy to naprawdę pomaga walczyć z terroryzmem, mam wielkie wątpliwości. Co do odnośnie retencji danych i zbierania tych danych przez odpowiednie instytucje, w jednym z zarzutów w orzeczeniu, ale też w europejskiej rzecznika i grupy artykułu 29 mówi się, że powinna być jakaś forma kontroli sądu czy niezależnego rzecznika. W Polsce nikt nie pomyślał, że to mógłby robić GIODO oczywiście, tylko już jest koncepcja nowego instytucji. Ona leży chyba w komisji stałej w Sejmie, Komisji do Spraw Informacji Niejawnej i ma mieć wysokości 75% budżetu GIODO. Proszę Państwa, na wycinek tego, co robimy. Także myślę, że szukamy sojuszników i w rządzie, i w organizacjach, ale musimy postępować zgodnie z dużym rozsądkiem. I tak jak pan prezes Iśkowski powiedział, być może tak, że również nasza rola generalnego inspektora, a o tym się mówi i w rozporządzeniu, jak i w dyrektywie o przekazywaniu informacji karnych między sądami a policją, o tym się mówi, że musi być organ niezależny również w tym przypadku. Ktoś powie, no dlaczego taka duża administracja, minimalna, to jest minimalna administracja, nie da rady. Przymus konieczności bez tego, to tylko Tomasz Mur napisał książkę Utopia. Musi być przymus, pewna konieczność przymusu, może odwrotnie. Inaczej w tych sprawach się nie da. Także pytanie, które pan nam zadał, czy zgromadzone dane, czy jest skuteczne? No, w Anglicy, które mają najwięcej w monitoringu kamer, uważają, że skuteczność w walce z przestępczością, no skromne są efekty, tak bym to określił. Potem jest kłopot, kto to obserwuje? Emerytów w Anglii się zatrudnia, no bo przecież to jest potężna ilość osób, które muszą obserwować potem te zebrane dane. Także tylko sygnalizuję, że jesteśmy tu jako GIODO aktywni i na szczeblach instytucji Unii Europejskiej bardzo aktywni, ale zacytowałbym tutaj rzeczywiście z Twittera i też z wywiadu mojego przyjaciela Wiewiórowskiego, który powiedział, róbmy wszystko, żeby Europa nie była państwem policyjnym. Dziękuję. Dziękuję również. Czy pan minister... Jeśli można, tylko jedno zdanie do wypowiedzi pana ministra, bo tak, organy kontroli prawa do prywatności powinny mieć narzędzia, ale wydaje mi się, że w tym obszarze nie powinniśmy mówić o tym, że służby czy instytucje publiczne powinny być kontrolowane, że tu jest, najważniejsza jest ta kontrola. W moim odczuciu, szczególnie w Polsce, bo nie znam wszystkich obszarów, w których to się dzieje w Unii Europejskiej, ale szczególnie w Polsce brakuje współpracy między służbami, a takimi organami jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. I myślę, że z takiej współpracy i wypracowywania dobrych propozycji, bo nie aktów prawnych, ale dobrych polityk, dobrych standardów, będzie znacznie więcej dobrego i dla sfery bezpieczeństwa, dla sfery ochrony prywatności, niż prześcigania się w zmianach prawa, z jednej strony ustaw o służbach, a z drugiej strony ustawy o ochronie danych osobowych czy innych ustaw regulujących prawo do prywatności, bo zawsze każdy będzie udowadniał drugiemu, że to jedno jest ważniejsze. Tutaj współpraca, wydaje mi się, jest w tym względzie znacznie skuteczniejsza i przyniesie więcej pożytku. To Brytyjczycy to pokazali, oni są może nie najlepszym przykładem, ale jednym z wielu, gdzie ta współpraca się układa i powoduje, że są tego realne efekty, nieprawne, ale właśnie takie realne, namacalne dla obywateli i dla samych służb. Czy pan minister Boni, czy chciałby skomentować? To pewnie trudny moment w tej dzisiejszej dyskusji. Ja byłbym bardzo ostrożny z takimi określeniami państwo policyjne i tak dalej. Państwo policyjne to było stalinowskie państwo. Państwo policyjne to było to państwo, które doprowadziło do Auschwitz, którego 70. rocznicę
wyzwolenia będziemy jutro obchodzili. I mówię to z całym bardzo głębokim przekonaniem. Bądźmy trochę ostrożniejsi. Znaczy, ja nie chcę być inwigilowany. Nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego i tak dalej. Ale byłbym ostrożny wtedy, kiedy mówimy o bezpieczeństwie i wolności. I zanim zaczniemy ze spokojem budować pewną równoważność między wolnością i bezpieczeństwem, bo bezpieczeństwo jest także atrybutem wolności. To są tak naprawdę dwa ramiona tego samego. I jedno i drugie jest istotne. I oczywiście pan minister, mówiąc o tych przypadkach samobójcy, ja na tweetach znalazłem taką informację jakiś tydzień temu, że właściwie dlaczego się zajmować tymi sprawami terroryzmu, skoro w Europie od terroryzmu, używając takiego określenia, zginęło tylko tyle osób, a od właśnie samobójstw czy z powodu innych chorób zginęło ileś tam więcej osób. To jest złe myślenie, to jest zła logika. Ponieważ istotą terroryzmu jest to, żeby przez uderzenia w przypadkowe osoby najczęściej, bo na tym polega, jest to ramię terroryzmu, które uderza w osoby wybrane, tak jak się terroryzm od 70. lat XIX wieku kształtował, albo w osoby nieznane, po to, żeby resztę zastraszyć. I w tym sensie my musimy mieć jakieś narzędzia do walki z terroryzmem. Czy Europa je ma? To jest oczywiście pytanie, pan minister powiedział tutaj o capacity GIODO, tak? O tym, czy są takie czy inne umiejętności. Jak państwo może wiecie, ten zamach w Paryżu kosztował jedną grupę 6 tysięcy euro, drugą grupę 5 tysięcy euro, więc wydano na te zamachy niewiele pieniędzy. Natomiast dosyć powszechna jest opinia, która mówi o tym, że budżet francuskich służb specjalnych skończył się w ostatniej dekadzie listopada. I że monitorowanie różnych ścieżek przestępców od właściwie ostatniej dekady listopada było ograniczone. Niektórzy twierdzą, że to jest jedna z przyczyn, że do tego zdarzenia doszło. Ja nie wiem, czy to jest ta przyczyna, ale ona mówi o tym capacity. Ona mówi o tym, że różne dane trzeba umiejętnie przetwarzać. I teraz wracamy do tej sprawy PNR-ów. Ja nie chcę państwa policyjnego i nie chcę żadnego rozwiązania, które byłoby sprzeczne z regulacją o ochronie prywatności, regulacją o ochronie danych osobowych. I teraz zaglądam na listę, patrząc na starą wersję dyrektywy o PNR-ach, bo nie wiem, czy jednak nie powstanie jakieś większe otwarcie i nowa wersja, i patrzę na te 18 różnych punktów, które kwalifikują, że tak powiem, te dane. I nie widzę tutaj żadnych danych o diecie i nie widzę żadnych danych o religii. A słyszę od iluś dni, że wszyscy na ten temat mówią. Nie chcę być złośliwy, tak? Bo oczywiście jest tutaj punkt 14, który mówi seat number and other seat information. I być może pod określeniem other seat information kryją się inne rzeczy, ale tego nie wiem. To muszę sprawdzić i obiecuję państwu, że na pewno to sprawdzę, czy to o to chodzi. Teraz drugi dodatkowy element. Otóż te dane są zbierane dzisiaj. Linie lotnicze tymi danymi dysponują. Z PNR-ami kwestia polega na tym, czy ma być tak, jak jest dzisiaj w 10 krajach europejskich, które mają swoje PNR-y, to znaczy odpowiednie służby występują do linii lotniczych i przetwarzają te dane. Czy pilnują reguł związanych z ochroną prywatności? Ja tego do końca nie wiem. Uważam, że z punktu widzenia bezpieczeństwa nas, Europejczyków, PNR-y na poziomie europejskim byłyby potrzebne, ale w odwołaniu właśnie do regulacji związanej z ochroną danych osobowych i z przemyśleniem tych punktów oczywiście, bo jeśli tam jest kwestia diety i informacji na temat religii, to moim zdaniem można to sobie darować, bo jakby nie o to tak na dobrą sprawę tutaj chodzi. Tak? Zaraz powiem, o co dokładnie mogłoby na przykład chodzić. I teraz wydaje się, że po drugie, świat też zmienia swoje zachowania. Trwały przez rok dyskusje z Meksykiem, czy Meksyk wprowadzi swoje wymogi wobec europejskich linii lotniczych, żeby służby meksykańskie zgodnie z tamtejszym prawem były informowane, czyli miały takie PNR-y o listach pasażerów lecących z Europy do Meksyku. Przesuwano to, bo mówiono, czekamy też na nasze rozwiązania o ochronie danych osobowych. Ale w końcu od 1 stycznia tego roku Meksyk takie rozwiązanie wprowadził.
I prawdopodobnie większość krajów, chcąc uniknąć sytuacji, że bilety podrożeją, bo trzeba byłoby płacić kary za niewykonanie tego, co jest zgodne z przepisami prawnymi, które obowiązują w Meksyku. W związku z tym te kraje, prawdopodobnie różne kraje podpisały umowy z Meksykiem. No Polska nie ma linii lotniczych, które do Meksyku prowadzą, więc z pewnego punktu widzenia nie mamy takiego problemu. Tak? Ale to jest problem. Zbieranie danych istnieje. Zbieranie danych w szczątkowy sposób, rozproszony, także istnieje. I teraz jest pytanie, czy Europejczycy uznają, i ja uważam, że powinniśmy nad tym, nie przesądzając dzisiaj niczego, odbyć porządną dyskusję ze wszystkimi partnerami. Czy Europejczycy potrzebują rozwiązania, które będzie jednolite dla całej Europy, które być może z przemyśleniem jeszcze tych 18 punktów weźmie pod uwagę te charakter tych danych o pasażerach linii lotniczych, które byłyby zbierane, i z jasnym określeniem, kto może te dane przetwarzać. No, to jest Europol, tak? I to są te agencje, które zajmują się walką z terroryzmem. Kolejny punkt, który tu wzbudzał dyskusję, to było na jak długo można te dane przechowywać. Co w ogóle nowy znak zapytania, no bo musimy uwzględnić decyzję Trybunału dotyczącą konieczności i proporcjonalności. Co do czasu były propozycje 30 dni, pierwsza wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej. Klaruje się około 6 miesięcy, niektóre kraje mówiły 2 lata. Później była kwestia taka, po jakim czasie dane mają być maskowane. To znaczy tak, żeby jest pełna anonimizacja, tak? Znaczy 8 czynników, które pozwalałoby personalizować, że tak powiem, te dane, miało być usuniętych, tak żeby one były zamaskowane. Po 5 latach, zgodnie z wyjściowym projektem, miały być całkowicie niszczone. Tak? I teraz zadajmy sobie takie pytanie. Ja też będę czekał na odpowiedzi fachowców, tak? na ten temat. Czy to, że my przetwarzamy dane i z tych danych wynika, że są jakieś osoby, które nieustannie kupują bilety za gotówkę, a nie kartą, i które na przykład latają 10 razy w roku w miejsca, które są identyfikowane jako miejsca organizacyjne organizacji terrorystycznych. Czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Chciałbym na takie pytania uzyskać odpowiedź. Terroryzm szuka różnych sposobów. Poczytajcie Państwo prasę światową. Są artykuły, które mówią o zjawisku gender w terroryzmie. To znaczy o tym, i to był ten ostatni przypadek, o tym, jak jest cała komunikacja nie przebiegała między osobami, które szykowały się do aktu terrorystycznego. Komunikacja przebiegała między ich żonami i ich kobietami, ponieważ uznano, że to będzie bezpieczniejsze. Ja o tym mówię nie po to, żeby wprowadzić jakiekolwiek państwo policyjne, tylko żebyśmy sobie naprawdę uświadomili, że w świecie współczesnym zagrożenie terrorystyczne równo traktowane, bo dla mnie terroryzmem jest także atak na cywili. W zeszłym tygodniu autobus z dziećmi, 2 tygodnie temu autobus z dziećmi wysadzony w powietrze przez terrorystów, chociaż niektórzy mówią separatystów we wschodniej części Ukrainy, czy to, co się dzieje w ostatnich dniach. I musimy sobie te realne wyzwania uświadomić. I ja bym tak naprawdę prosił o taką spokojną konfrontację wartości wolności i ochrony prywatności, nie zamkniętej w ładnych słowach, tylko zamkniętej w ścisłej regulacji. To jest dla mnie oczywiste. A z drugiej strony wartości bezpieczeństwa i narzędzi, które są potrzebne do tego, żeby jakoś dawać sobie radę z tego rodzaju wyzwaniami, przed którymi realnie stoimy. Dziękuję. Dziękuję. Pani prezes. Dziękuję bardzo. Wiele wątków do skomentowania. Zobaczymy, czy uda mi się 10 minut. Może krócej. Może nawet krócej. Bardzo ambitne zadanie. Klucz dla pana Łukasza Kisera to bezpieczeństwo. Dla mnie rzeczywiście ten sam test, o którym mówił minister Lewiński, czyli proporcjonalność i niezbędność narzędzi, o których mówimy. To jest bardzo mądry test, proszę państwa. I myślę, że odpowiadający też na to, o czym mówił minister poseł Michał Boni. Mianowicie zaczynamy ten test od zadania pytania, czy to w ogóle działa. Jeżeli jakieś narzędzie rzeczywiście jest niezbędne do celu, który realizujemy, próbujemy realizować, czyli rzeczywiście pomaga nam, dajmy na to tutaj, w walce z terroryzmem, to pierwsza część tego testu jest za nami, możemy przejść do drugiej pod tytułem pytanie o cenę. Czy ta cena dalej jest opłacalna, a mianowicie czy nie oddajemy za dużo za tą skuteczność. Mam bardzo silne przekonanie,
że i z PNR-em, czyli systemem, o którym rozmawiamy dzisiaj, i z retencją danych telekomunikacyjnych, o której pewnie należy wspomnieć, przypominając znowu, że została uznana za nieważną i niezgodną z kartą praw podstawowych, problem jest na tym pierwszym etapie. Nie ma dowodów, przynajmniej ja ich nie znam, żadne państwo ich nie pokazało, żadne służby ich nie pokazały, że te narzędzia faktycznie zwiększają nasze szanse w walce z zjawiskiem tak rzadkim, jakim jest terroryzm, natomiast kosztują nas duże jako społeczeństwo i w wymiarze finansowym, i w wymiarze praw człowieka, na którym oczywiście mi tutaj bardziej zależy, ale finansowe też nie jest bez znaczenia, jeżeli mówimy o wspólnym rynku, konkurencji, kryzysie gospodarczym i tak dalej, prawda? Więc rzeczywiście ja też bym została przy tym pierwszym elemencie testu w dzisiejszej dyskusji, bo on mi się wydaje kluczowy. I pomyślmy, przykład francuski, przykład rzeczywiście tego, co się wydarzyło w Paryżu. Jest jasne i wiemy to z prasy, też zagranicznej, ale nie tylko, dane były. Dane o tych ludziach służby posiadały. To, że nie inwigilowały ich partnerek, jest do dyskusji, prawda? Rzeczywiście jest to ciekawy kazus, pytanie, czy to byłoby słuszne, czy byłoby niesłuszne. No, w tym wypadku okazałoby się pewnie opłacalne. Ale tu znowu mówimy o tym, że dane były, szajka jako taka, czy grupa była namierzona, zabrakło czegoś innego, prawda? Zabrakło, nie, ja nie wiem czego, bo się tym nie znam, ale to jest rzeczywiście dobre pytanie, które należy zadawać cały czas ekspertom o sprawie bezpieczeństwa, służbom francuskim. Czego tak naprawdę zabrakło? Bo raczej nie zabrakło kolejnej warstwy w stogu ściana, które nazywa się masowa inwigilacja, i wydaje mi się, że PNR doda nam tylko jeszcze więcej słomy, w której próbujemy znaleźć bardzo rzadką igłę, a mamy bardzo wiele analiz matematycznych, bo to jest matematyka, pokazujących, że jeżeli szukamy bardzo rzadkiej korelacji, która występuje, nawet nie wiem jak, pan Łukasz pewnie powie, ma lepsze dane, no raz na milion, rzadziej, to są niezwykłe małe ułamki procentów, a profilując podróżnych, możemy zejść tylko do dużych grup ludzi. Ile osób podróżuje na Bliski Wschód w okolicy objęte konfliktem, ile osób kupuje bilet w trybie, który może być uznany za dziwny. Zresztą jeżeli coś jest dziwne, to raczej terroryści wiedzą, że to będzie dziwne, więc zakładam, że skorzystają z tego mniej dziwnego. Ale to tylko moje założenie. Więc jeżeli idziemy tą drogą, zawsze dojdziemy do ogromnej grupy ludzi. To będą tysiące osób najmniej. Więc jeden z analityków, których czytałam dokładnie pracę na ten temat, matematyk, powiedział, że to prawdopodobieństwo to jest tak jak rzucenie monetą. Znaczy ono jest dużo mniejsze niż rzucenie monetą, więc równie dobrze służby mogłyby po prostu rzucać monetą i stwierdzać, czy ta osoba tak, a ta nie. Czy chcemy iść tą drogą, czy chcemy ładować w to, mówiąc kolokwialnie, kolejne pieniądze i jeszcze płacić za to ograniczenie praw człowieka? No dla mnie jest to wątpliwe, jako dla obywatelki i prawniczki, ale zgadzam się z Michałem Bonim. Jeżeli mamy dowody, jeżeli ktoś pokaże, że te narzędzia mają sens i że w czymś pomagają, jestem otwarty na dyskusję, tylko jeszcze nikt tych dowodów nie pokazał i to jest fundamentalny problem. Dokładnie tak samo było z retencją danych telekomunikacyjnych. Kiedy to się pojawiło na agendzie politycznej, przypomnijmy, dokładnie w następstwie zamachu w Madrycie i Londynie, taka sama historia, Unia powiedziała tak, nie mamy dziś na to dowodów, ale dajmy sobie czas, dajmy sobie parę lat, wprowadzimy tą dyrektywę i tam jest mechanizm, o którym państwo pewnie w większości wiecie, nakazujący państwom raportowanie wyników jakoby, tak? Czyli służby, organy miały raportować do komisji, dokładnie szukano tych dowodów na to, że ten mechanizm zadziała. Po iluś latach, 7, tak, okazało się, że tych dowodów nie ma, po prostu ich nie ma. I dlatego Trybunał w Luksemburgu uznał ten mechanizm za nadmiarowy i go unieważnił, ponieważ nie było, państwo nie było w stanie wykazać, że bez niego walka z terroryzmem czy przestępczością przebiegałaby dużo trudniej, a cena była i rynkowa, i ta obywatelska była oczywista. Więc no, moim zdaniem nie chciałabym bardzo, żeby Unia popełniała kolejny ten sam błąd i żebyśmy po raz kolejny mieli przez 5 czy 7 lat prawo, które jest nielegalne w pewnym sensie i tylko czekali, aż kolejny Trybunał je unieważni. Pomyślmy o tym teraz, zanim popełnimy polityczny błąd. I tu zgadzam się, że regulacja jest kluczowa. Ja też nie wykluczam, że jakaś regulacja w tym zakresie ma sens. To, co o czym mówił Michał Boni, to, że kraje trzecie zmuszają przewoźników do przekazywania danych. To jest duży problem. Na niego trzeba odpowiedzieć, ale na niego można odpowiedzieć, tworząc umowy międzynarodowe, które pewne standardy wprowadzają w relacjach z państwami trzecimi, a niekoniecznie tworząc nasz własny system, który, jak podkreślam, jeszcze nikt nie wykazał tego, że on nam pomoże w tym konkretnym problemie, z którym się mierzymy, gdzie raczej nie chodzi o brak danych, a o jakieś inne aspekty tej pracy operacyjnej, które najwyraźniej kuleją i o których należałoby rozmawiać, ale najwyraźniej są zbyt skomplikowane i politycy wolą mówić o tym, że jest gotowe rozwiązanie i wyciągają je z półki, aby uciszyć tą debatę publiczną, a nie naprawdę dotknąć źródła problemu.
Wreszcie jest problem dyskryminacji. Michał Boni powiedział o diecie. Tak, to się pojawia w debacie, nawet ja to powtarzam, bo chodzi o to, że Brytyjczycy, którzy korzystają z tych PNR, rzeczywiście ujawnili w pewnym momencie, że jednym z elementów, jakie biorą pod uwagę, jest wybrany posiłek w samolocie. My to podajemy bardziej jako żart, jako groteskowy przykład tego, że jeżeli za tym mają iść, ma iść oko służb, że ktoś zamówi posiłek halal, to ja nie chcę takich słów. To raczej nie jest jako poważny argument przeciwko PNR-owi, tylko raczej jako pokazanie groteskowości, do jakiej możemy dojść, idąc tą metodą profilowania. Też mam nadzieję, że akurat dane posiłku nie będą w europejskiej dyrektywie. Tu bardziej chodzi, problemem jest rzeczywiście to, czy w ogóle iść w tym kierunku, a nie jaki katalog danych zbierać. Jeżeli będziemy iść w kierunku profilowania, to myślę, że skończymy dyskryminacją. Czyli skończymy po prostu patrząc uważnie i zatrzymując ludzi, którzy mają pochodzenie etniczne takie, a nie inne, którzy podróżują w te, a nie inne terytoria. I obawiam się, że to może ten konflikt, z którym próbujemy się mierzyć, zaostrzyć, a nie wygasić. Ostatnia sprawa to, na ile regulacja prawna może nam w tym pomóc. Też chciałabym w to wierzyć, ale pamiętajcie Państwo, że i w pakiecie, o którym mówimy, i w dyrektywie zapewne będzie wyłączenie dla bezpieczeństwa narodowego. Czyli cokolwiek nie wprowadzimy na poziomie Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o pakiet chroniący dane, nie będzie ograniczało służb, bo taka jest logika tego pakietu. Ja tego nie popieram, mi się to nie podoba, ale tak to jest skonstruowane. Stąd może rozumiem MSW polskie mówiące, że nie widzi związku między jednym a drugim, bo tutaj jest to wyłączenie, które nam po prostu nie pomoże. Rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby to działało inaczej i gdyby pakiet mógł nam pomóc, tworząc realny standard dla służb również w tym zakresie, ale przynajmniej dzisiaj go nie tworzy. Pytanie, jak bardzo możemy z tego wybrnąć i te ograniczenia z nowego pakietu całkiem wyjąć, albo przynajmniej zmniejszyć ich zakres. To tyle ode mnie, dziękuję. Tak, bardzo proszę, tylko bym prosił krótko, bo chciałbym jednak umożliwić zadanie jeszcze. Ja myślę, że jesteśmy znowu w pobliżu, tak? Znaczy mówimy o tym, żeby zacząć poważną rozmowę na te tematy. Trzy punkty. Po pierwsze, to, o czym się w tej chwili rozmawia i w Parlamencie Europejskim, i w Komisji, i w Radzie, to dotyczy szerokiego pakietu działań związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi. I najważniejszym punktem w tym wszystkim tak naprawdę jest kooperacja między służbami, tak? Bo tutaj różne rzeczy szwankują. Druga rzecz, jeśli chodzi o te PNR-y. Trzeba też mieć świadomość, że umowy międzynarodowe, gdyby to były umowy międzynarodowe wybranych grup krajów z wybranymi grupami krajów, one właśnie nie gwarantują tego, co może byłoby ważne z europejskiego punktu widzenia, czyli tego punktu odniesienia do ochrony danych zawartych w jednolitej regulacji europejskiej, bo to cały czas traktuje jako podstawę. Tak? My mamy kraje w Europie, które mają bardzo różny poziom, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. I ostatnia rzecz, ja toczę batalię także w swojej grupie, ponieważ oprócz tego, że mówię politycznie, oprócz tego, że mówię o tym, że ochrona danych osobowych jest tutaj i ta regulacja jest warunkiem koniecznym, to mówię także o roli ombudsmana, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich Europejskiego i europejskich instytucji zajmujących się ochroną danych osobowych. Co wzbudza, że tak powiem, zaniepokojenie części moich kolegów, bo dlaczego takie dodatkowe, tak, prodemokratyczne, obywatelskie punkty spojrzenia kontrolujące, monitorujące te działania, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia takiej logiki, tak, tej debaty, to jest potrzebne. Przy okazji, tak dla zainteresowanych, bardzo ciekawy tekst w The New York Review of Books ostatnim, który się nazywa Must Counter Terrorism Cancel Democracy, ze znakiem zapytania, bo każda z tych decyzji, o których my teraz tutaj mówimy i prac, wymaga, nie tak jak było dawniej, tak, że w ogóle zamykamy, zostawiamy na boku sprawy prywatności, demokracji i tak dalej, tylko wymaga takiego bardzo dokładnego podejścia do tych spraw związanych z ochroną prywatności i fundamentalnych praw obywateli. No, ale bardzo krótko, proszę, minutkę. Bo uniemożliwimy zadanie pytań, tak, to bardzo pani, pani, znaczy ja jestem zdziwiony najbardziej tym, że my tu się wszyscy jednak zgadzamy przy tym stole i to jest najciekawsze. Oczywiście służby nie udowodniły tego, że nie jest im to potrzebne do rozwiązywania naszych problemów, czy zapewnienia nam bezpieczeństwa. Służby po prostu rzadko chwalą się swoimi sukcesami, bo taka jest istota służb specjalnych. A jeżeli chodzi o zwalczanie terroryzmu, to bardzo często służby same nie są w stanie określić, czy ich działania
zakończyły się tym, że nie doszło do jednego, dwóch, pięciu czy dziesięciu zamachów terrorystycznych, bo to mogą być drobne klocki, które udało się poukładać, więc tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście to, co było poruszane tu we wszystkich wypowiedziach, to stosunek ilości do jakości tych działań służb, ale to niestety, tak jak polskie MSW twierdzi, że nie ma związku, tak też bardzo często w ogóle nie podejmuje dyskusji o tym, na jakich zasadach mają być zbierane te informacje o nas, obywatelach, i dlaczego i po co. Wszystko się zasłania różnymi tajemnicami, te wypowiedzi rzeczników prasowych, instytucji publicznych, którzy mówią, na ten temat się nie wypowiadam, no to jest istota rzecznika prasowego w tym przypadku. To jest ten problem. My musimy usiąść do tej dyskusji między służbami, które muszą powiedzieć w jakimś zamkniętym gronie, bo nie w otwartej debacie, jak działać, co zbierać, żeby ta walka z terroryzmem, które w Europie, tak jak tutaj wspomniane było, jest go mało, to nie jest prawda. Terroryzm jest zagrożeniem światowym, to jest coś, co jest dzisiaj największą plagą, ale musimy wskazać, co nam jest potrzebne, a z drugiej strony, jak zrobić to, by jak najmniej ingerować w prawo do prywatności. Tutaj trzeba znaleźć po prostu tą granicę i o niej rozmawiać. Ale jeżeli nie będzie tej rozmowy, to każda ze stron znajdzie argumenty na przekonanie części polityków, bo to jest najgorsze, że na końcu to ci politycy kłócą się o te sprawy, pomijając zdanie zarówno jednej, jak i drugiej strony, bo niestety taka jest istota polityki. Dziękuję. Bardzo proszę, teraz jeżeli ktoś chciałby, tylko bym prosił bardzo krótko, panie dyrektorze, proszę. Redaktorze, Adam Orzechowski, Ministerstwo Gospodarki. Ja trzy zdania. Negocjacje umowy transatlantyckiej Unia Stany Zjednoczone. Umowa wyłącza z zakresu koncesji, które Unia ma udzielić, pewne sektory, GMO, dane osobowe. Ale jak słyszę, trwa formułowanie nowego zakresu ochrony danych osobowych w Unii i ja stawiam taką tezę, ponieważ ta umowa jest umową przyszłości. W umowie istnieje pojęcie coś takiego jak digital trade, digital economy już jako sformułowanie strony amerykańskiej i nie unikniemy tego, jeżeli umowa ma mieć sens, odejścia od koncesji w wymianie danych osobowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią. I co państwo na to? No oczywiście, jeżeli ktoś z państwa chce skomentować, ale to jest jakby otwieramy nowy... To znaczy nikt nie mówi o tym, żeby nie wymieniać się tymi danymi, tylko chodzi o jasność reguł. Nie takich reguł, jakie były do tej pory, że nie wiadomo dlaczego amerykański wywiad, amerykańskie służby specjalne mogły docierać do danych o europejskich obywatelach. No, bo europejscy obywatele nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Tak? I tyle. I moim zdaniem uregulowanie tych rzeczy i to nie właśnie w umowie handlowej, tylko obok, tak? Znaczy w innych przepisach, nie może być, bo wtedy zamarzemy w ogóle sens tej umowy. No, dlatego też taki jest mandat, tak? Bo nie ma mandatu w tej umowie do tego, żeby na te tematy rozmawiać. To nie oznacza, że sprawy nie należy uregulować. Jak najbardziej należy uregulować. Moja opinia polityczna jest taka, że będzie wielki kłopot miała Europa z tą umową handlową Europa-Stany Zjednoczone, wtedy, kiedy nie ureguluje relacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawach transferu danych, bo Europejczycy, duża część Europejczyków się zbuntuje. I do tego służy to wspomniana Umbrella Agreement, czyli umowa parasolowa dotycząca dokładnie tej sfery. O niej mówiliśmy, ale to są inne umowy i pomieszanie tych umów i wepchnięcie do umowy handlowej kwestii dotyczących praw obywatelskich byłoby no, wielkim błędem i tego nie chciałabym otwierać, bo to nie jest temat dzisiejszego spotkania, ale myślę, że państwo wiecie dlaczego. Dziękuję. Arvid Mednis, Uniwersytet Warszawski. Ja chciałem całkowicie się zgodzić z panią prezes. Nie ma dowodów na korelację pomiędzy zbieraniem coraz większej ilości danych a bezpieczeństwem. W przypadku ataków na Charlie Hebdo to jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że tuż po tych atakach komentarze były takie, że nieskuteczność służb wynikała między innymi z przyjętej metody, że mamy do czynienia z samotnymi wilkami, które się nie komunikują ze sobą. Tego wątku o żonach nie słyszałem, ale w każdym razie podkreślano właśnie, że pomimo zbierania dużych ilości informacji, po prostu ze względu na lepsze metody
terrorystów, no niestety tutaj to działanie było nieskuteczne. Ja chciałem natomiast zwrócić uwagę na jedną rzecz, też przypominając trochę znakomitą moim zdaniem książkę Glenna Greenwalda o Snowdenie. Znaczy, rozumiem, że NSA ma jednak budżet większy niż budżet filmów o Bondzie, więc stać ich na dużo różnych rzeczy. Natomiast właśnie ta książka pokazuje po pierwsze też ten element nieskuteczności, żebyśmy nie wiem co zrobili, jakie dane zbierali, to tej stuprocentowej skuteczności nie będzie, ale tam jest jeszcze jeden bardzo dobry wątek, mianowicie to, że na dodatek, pomimo że jesteśmy nieskuteczni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to nie wiadomo, co się z tymi danymi potem dzieje. I Glenn Greenwald zwrócił uwagę na to, że dane wyciekają z NSA, nie wiem jak jest z innymi agencjami, do sektora prywatnego. Czyli to jest ten misuse, jeśli tak to można nazwać, prawda? To tutaj jest ten taki ważny element gwarancji, bo my nie wiemy, co z danymi robi nasza policja, co robi ABW czy inne agencje. Więc to jest taki ciekawy wątek, na którym też chciałem zwrócić uwagę. Czy jest to już ostatnia szansa na zadanie pytania? Bardzo proszę, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Jedną uwagę. To nawet nie jest uwaga, tylko do Państwa. Jest taki film w tej chwili, Gra Tajemnic. Kto z Państwa go widział? Gra Tajemnic. Jeszcze nie. Nie, w kinach jest. Ale mam zamiar. Ja bym bardzo... Ponieważ jest tego typu dyskusja, ma wiele wątków i każdy się jakoś do niej tam ustawia, ja uważam, że dobrze było, jakby Państwo poszli na ten film, obowiązkowo. Co więcej, żeby oglądając oprócz tej warstwy takiej zewnętrznej, starali się poszukać tej warstwy filozoficznej tego filmu. On mówi, to nie jest żadna tajemnica, on mówi o walce kryptograficznej podczas II wojny światowej w Bletchley Park, gdzie głównym motorem tej odkrycia, w jaki sposób funkcjonują, to znaczy w jaki sposób są szyfrowane depesze niemieckie, był Alan Turing. Co więcej, dla tych, którzy rzeczywiście się zainteresują tym filmem, proponuję, żeby również sięgnęli do książki Andrew Hodgesa na temat Alana Turinga, która ma co najmniej tam 700 stron. I oprócz tej takiej warstwy też opisowej samego życia Turinga, jest też ta warstwa filozoficzna i ta warstwa, w jaki sposób się dochodzi do wykrycia rzeczy, gdzie jest nadmiar informacji. Oni dysponowali codziennie tysiącami depesz niemieckich, które nie byli w stanie rozwiązać, a jak zaczęli je deszyfrować, to wynik uzyskiwali następnego dnia, kiedy były zmieniane zasady szyfrowania. I każdego, który to będzie oglądał, jeszcze raz namawiam do tego, żeby postarał się na kanwie właśnie tamtego rozwiązania, gdzie wreszcie w sposób matematyczny, statystyczny opanowano tą sytuację, zastanowić się, jak to można zrobić w dzisiejszej sytuacji, no tych big data danych, czyli tych peta informacji, czy już tam zeta informacji. Bo to jest mniej więcej. Bardzo dziękujemy za sugestie, ale przepraszam, muszę panu przerwać, bo jeszcze jest jedno pytanie. Komentarz. Jarosław Tworuk, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Cała ta dyskusja, którą państwo tutaj przeprowadzili, de facto dotyczyła tego, jak zareagować na zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. Więc i wszystko, co słyszałem, uważam, że jest obok tematu, jeśli chodzi o sposób reagowania. Przepraszam za to obrazoburcze stwierdzenia, ale zanim pójdzie pytanie przede wszystkim do pana Jacka Safuty. Otóż postawię taką tezę, kontynuując wypowiedź pani Lidii Orenburg. W latach 90. skończyło się zarządzanie biznesowo-technokratyczne Unii Europejskiej i rozpoczęło się finansowo-polityczne. Od początku lat 90., konstruując akty prawne, dyrektywy, jak i również zawierając porozumienia międzynarodowe, Unia Europejska utraciła zdolność do podejmowania właściwych decyzji pod względem technicznym. Bo zmiany, które są troskiem wszystkich państwa, są generowane przez postęp techniczny. To jest prawdziwe źródło, a zatem bez szerokiej obecności autorów tych zmian, inżynierów, systemowców, informatyków, technologów, a nie ma wśród was tych i w Unii Europejskiej w ekspercie nie ma tych kompetencji, nie można dokonywać właściwych zapisów remediów prawnych. Podam przykład takiego błędu na trzech poziomach dyskusji.
Dyskusja numer jeden ITA, która spowodowała Information Technology Agreement, to było porozumienie międzynarodowe zawarte de facto głównie ze Stanami Zjednoczonymi, które wyprowadziło z Europy kompetencje cyfrowe. Jeżeli obejrzycie sobie, co się stało z gospodarką Unii Europejskiej na skutek podpisania porozumienia ITA, zobaczycie, ile spadły obroty firm nazywanych w tej chwili technologicznych, tak naprawdę firm technicznych w obszarze nowych technologii. To jest znowuż nowomowa wynikająca z utraty kompetencji technicznych w całej Europie. To zauważycie, że ITA była tak wielkim błędem, że nie możemy już ze strachu, cośmy zrobili, nie jesteśmy w stanie podpisać umowy ITA 2. Rozmowa, wszystkie spory na poziomie WTO, oglądałem te spory, uczestniczyłem w nich, one odbywają się na poziomie paneli WTO, to jest spór między de facto Europą i Stanami Zjednoczonymi, są przegrywane według jednolitego schematu. Po stronie amerykańskiej siedzi jeden polityk i kadra inżynierów różnej maści, bardzo szeroka kadra inżynierów, która temu przedstawicielowi określonemu podsekretarzowi stanu podpowiada, co w trakcie panelu trzeba robić. Po drugiej stronie, po stronie Unii Europejskiej siedzi zespół prawników, jeden ekonomista i jeden inżynier, który nie ma nic do powiedzenia. Tym jedynym inżynierem byłem ja. Skutkiem takiej negocjacji była na przykład utrata mniej więcej 10 miliardów sprzedaży polskiego przemysłu elektronicznego. W perspektywie to się stało. Nikt na to nie zareagował w Unii Europejskiej. My też nie. Myślę, że Safe Harbor jest taką samą negocjacją. Unia nie rozumie, dlaczego w Dosze Amerykanie, w negocjacjach Doha, Amerykanie zablokowali postęp, do dzisiaj nie rozumie. Ja nie widzę ani jednego porozumienia międzynarodowego Unii Europejskiej, które by w ostatnim czasie dało Unii Europejskiej korzyść gospodarczą. I za każdym razem widzę następujący schemat działania. Po jednej stronie, czyli po tej stronie bardziej kompetentnej, widzę szeroką kadrę inżynierską i cały czas dopasowanie dobranych narzędzi do stanu techniki i wiedzy technicznej, a po drugiej stronie duży konglomerat prawników, którzy natychmiast inżynierom odbierają głos. Jakieś pytanie, tak, ja chciałem powiedzieć, że to jest ewentualnie proszę na nową sprawdzić, debatę. Natomiast... Proszę mi udzielić odpowiedzi na następujące pytanie. Jaki jest zakres korzystania z kompetencji technicznych przy konstruowaniu aktów prawnych zapobiegających problemom, które państwo tutaj widzą? One są bardzo poważne. Z tym, że tak powiem tylko jedno, być może pan minister jeszcze coś doda, że jednak my w dużym stopniu zależymy od woli wyborców. Wyborcy wybierają polityków, politycy podejmują później decyzje, kto im ma doradzać przy podejmowaniu decyzji. Także ja tutaj, ale też nie jestem pewien, czy gdybyśmy zastąpili te negocjacje, znaczy gdyby każde państwo negocjowało osobno ze Stanami Zjednoczonymi, czy te proporcje byłyby rzeczywiście inne i czy rzeczywiście Polska samodzielnie negocjując miałaby lepszą pozycję niż jak negocjuje w ramach Unii Europejskiej, ale to pozostawię panu. Ja nie mówię, pan źle mnie zrozumiał. Ja mówię, żeby dołożyć kompetencje techniczne do procesu negocjacji. My w ogóle nie mamy żadnych szans, bo u nas te kompetencje nie istnieją. Można. Znaczy, zawsze, przepraszam, otwarcie, ostro. Zawsze jest tak, że są też tacy, którzy są bardziej sfrustrowani od tych, którzy są mniej sfrustrowani. Bo po pierwsze obraził pan całe to grono, bo powiedział pan, tu siedzą jacyś niekompetentni ludzie, zaprośmy tutaj inżynierów, to proszę bardzo, zamieńmy się. Pan jest inżynierem, niech pan siada, niech pan zabiera na ten temat głos. Ja wtedy, kiedy byłem ministrem administracji i cyfryzacji, ze wszystkimi partnerami pracowałem w ten sposób, że prosiłem też o bardzo konkretne propozycje. Także firmy. I albo je dostawałem od jednych firm, albo ich nie dostawałem, bo jakieś lenistwo umysłowe w niektóre środowiska się wkradało. Więc jakby też trzeba to wziąć pod uwagę, tak? Nie mam takiego wrażenia, żeby Komisja Europejska, czy eksperci przy różnych raportach, Parlamentu Europejskiego nie korzystali z kompetencji osób realnie zajmujących się danymi dziedzinami. Także to nie są prawnicy i to nie są tylko i wyłącznie politycy. Jeśli prowadziłem w ubiegłym tygodniu dyskusję na temat mHealth, to byli przedstawiciele i pacjentów, i lekarzy, ale byli przedstawiciele konkretnych firm, które szykują urządzenia do tego.
tego mHealth. I mówili o inżynierskich rozwiązaniach. No więc jakby pracujemy teraz nad rekomendacjami do tego wszystkiego, bo zresztą do tego zachęca ten cały pakiet o mHealth i tak dalej. Abstrahuję w tym momencie od ważnego wątku, który dotyczy także ochrony danych osobowych, jako szczególnie wrażliwych. Ale pokazuje przez to, że widzi się całość. Tak? Ja znaczy nie mam takiego wrażenia, że w Polsce są jakieś fantastyczne środowiska inżynierskie, a cała Europa jest głupia dookoła, tak? I tylko brak tych inżynierów w Europie. Znaczy, jeśli tak pan uważa, to bardzo proszę w konkretnych różnych projektach o formułowanie swoich propozycji, także tych inżynierskich na pewno będą wykorzystywane. Dziękuję. Wręcz przeciwnie. Bo pan minister, nie kto inny, zainicjował stworzenie 9 krajowych strategii, które są wspaniałe od strony inżynierskiej. Powstały wspaniałe strategie na poziomie Unii Europejskiej. I jestem pełen uznania dla postępu właśnie inżynierskiego w Polsce. Całkowicie mnie pan minister źle zrozumiał. I we wszystkich publikacjach piszę o tym. Problem jest czym innym, że na poziomie górnej warstwy negocjacji zewnętrznych i na poziomie tworzenia zapisów prawnych za mało komunikujemy się z inżynierami. Natomiast w warstwie think tanków szapoba. Ja myślę, że mało gdzie powstały tak porządne, zintegrowane strategie jak w Polsce. Absolutnie nie zgadzam się z tezą, że jestem sfrustrowany. Wręcz przeciwnie. Jestem zachwycony tym, co państwo polskie w ostatnich 5-7 latach w zakresie planowania strategicznego z uwzględnieniem techniki zrobiło. Mój apel gdzie indziej. Panie ministrze, panie Michale, przełóżmy kompetencję zgromadzoną jedno piętro wyżej, bo ona jest dobra. To nie, znaczy, jeśli mogę, panie Wacławie, tak? Jesteśmy umówieni w połowie lutego na takie rozpoczęcie współpracy z Izbą, tak? Z Keygate'em również. Ja bardzo bym oczekiwał oczywiście, że polskie środowiska, widząc interes i krajowy, bo to też trzeba o to umieć zadbać, i europejski, w różnych projektach dodawały swój głos techniczny. Także na pewno jesteśmy na to otwarci. Jeśli źle zrozumiałem, to przepraszam. Ale też podzielam pogląd, który tutaj był przez większość osób wyrażony, że ta nasza dyskusja o ochronie danych osobowych, wprowadzanie rozwiązań musi mieć taki test praktyczny. Dla mnie testem praktycznym jest to risk-based approach z punktu widzenia firm. Na ile okaże się, że rozwiązania będą wdrażalne, tak? Bo nie możemy napisać prawa, które nie będzie wdrażalne. Dla mnie testem praktycznym jest to, co tutaj powiedzieliśmy o PNR-ach, tak? Żeby przemyśleć wszystkie punkty, zanim podejmiemy ostateczną decyzję w tych sprawach, chociaż tutaj pewnie jakiś rodzaj przyspieszenia europejskiego, jak patrzę na szczególnie szefów rządów różnych krajów, to wydaje mi się, że i tak będzie następował. Chciałem powiedzieć, dodać tylko, że ta debata też jest dowodem na to, że my się nie zamykamy tutaj w gronie tym, który siedzi z tej strony. To jest zresztą stół wspólny i wszystkich, dlatego też pan się tu znalazł i wszystkich tutaj zapraszaliśmy w nadziei, że też zabiorą głos, jeżeli będą chcieli skomentować. Także i w przyszłości też to samo, w najbliższym czasie 13 lutego mamy na przykład spotkanie ze sprawozdawcą od tak zwanego otwartego nieba, czyli znowu liberalizacja czy też uporządkowanie w transporcie lotniczym. Więc też zapraszamy fachowców od tego, nie tylko polityków i prawników, ale tych fachowców, którzy się tym zajmują, i bardzo zresztą sprawozdawcy na tym zależy. Także myślę, że tutaj troszkę pan niesprawiedliwie, przynajmniej na naszym poziomie pan ocenił, bo tak. Dziękuję państwu bardzo. Na koniec zapraszam jeszcze do prywatnych rozmów tutaj przy kawie. I zapraszam w ogóle do nas, proszę śledzić nasze zaproszenia i też proszę o sugestie, jeśli my możemy w jakiś sposób wyjść naprzeciw państwa oczekiwaniom, to będziemy się starali w miarę możliwości czasu, jakim dysponują posłowie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.